bardzo serdecznie w dalszej naszej części popołudniowej trzeciego dnia konferencji. Nazywam się Olka Przybyla, jestem pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego i członkinią naszego interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną i mam zaszczyt, wielki zaszczyt prowadzić tę część pochyloną nad edukacją humanistyczną i nad nowymi tekstami kultury, czy nad nowym odczytaniem kanonów. Drodzy Państwo, nie da się po prostu objąć wszystkich myśli, jakie przychodzą nam w udziale tego niesamowitego czasu, którego doświadczamy wspólnie. Ja muszę przyznać, że to co dzisiaj, od czego pani profesor Jaskółowa zaczęła, że pojęcie antropocenu staje się nam rozpoznane, bliższe, ale tak naprawdę pokazuje, że nie tylko nasz umysł czuje, ale nasze całe ciało przeszywa, prawda? Jesteśmy wcieleni po prostu w ten sposób myślenia, bo jesteśmy całością. I chciałam przytoczyć ten taki przywilej, jaki jest w tym obowiązku zasłuchania. My możemy współbrzmieć to, o czym mówi dzisiaj pan profesor Sławek. Ten cud zasłuchania się i wczytania, jeszcze teraz pokazany w tej sesji na nowo, wyczytywania, nowego spojrzenia na teksty kultury, które pokazują tę ciągłość. I myślę, że i ten zamysł z obowiązkiem zasłuchania, ale też ta myśl, o której mówiła pani profesor wczoraj, pani profesor Środa, mówiąc o zmyśle udziału, to jest ten zaszczytny moment, którego znowu dalej teraz będziemy mogli doświadczać, wsłuchując się w kolejne wystąpienia, jakie mamy przed sobą, żeby już mogło stać się im zadość, bo myślę, że tego najbardziej potrzebujemy i tego pragniemy. To, drodzy Państwo, mamy trzy referaty w tej sesji. Wypadł nam referat pana profesora Skubały, ale ta sesja i tak jest taką sesją interdyscyplinarną, dlatego że nie da się nie powiedzieć, że my wszyscy wspólnie tworzymy ten nasz świat umiłowania, bycia jego częścią, ale też właśnie odpowiedzialności. I ta przebudowa, którą tak naprawdę doświadcza edukacja, której ma doświadczać edukacja, jest interdyscyplinarna, prawda? I tutaj pani profesor Beata Gola, która reprezentuje, przyznam, że to nie wiem, czy mogę powiedzieć tylko, że nauki pedagogiczne, zaraz pozwolę sobie nieco parę słów powiedzieć o pani profesor i szanowne moje panie koleżanki, które reprezentują humanistykę, myślę, że najbardziej właśnie będą pokazywały, jak to łączenie myśli i wspólne nowe, edukacyjne, humanistyczne spojrzenie na teksty jest możliwe. Pozwólcie Państwo, że właśnie pozwolę sobie przedstawić króciuteńką sylwetkę. Nie wiem, czy da się w ogóle powiedzieć krótko przedstawić sylwetkę pani profesor Goli, ale pani profesor jest pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i właśnie, nie tylko ukończyła pedagogikę, ale pani profesor ma również wykształcenie, bo ukończyła i biologię, i ukończyła kulturoznawstwo, więc jak najbardziej jest pełnią humanistycznych myśli i duszy, umysłu. Zainteresowania naukowe, badawcze pani profesor to pedagogika ekologiczna, filozoficzne podstawy wychowania ekologicznego, etyka środowiskowa i edukacja ekologiczna w szkole wyższej. Te nurty łączą się z książką, jedną z ostatnich, prawda, książek pani profesor, czyli edukacja środowiskowa, a w edukacji ekologicznej. Pani profesor jeszcze swoje zainteresowania naukowo-badawcze łączy z problematyką wychowania seksualnego oraz czynników socjalizacyjnych, które kształtują obyczajowość seksualną, zwłaszcza tutaj funkcjonowania prasy młodzieżowej we współczesnej kulturze. Myślę, że To ostatnie lata to rzeczywiście jest pedagogika ekologiczna i tytuł pani profesor wystąpienia właśnie w tym temacie się mieści. Pedagogika ekologiczna w czasach antropocenu i antropocentryczny kanon podręczników szkolnych. Jeszcze pozwolę sobie dodać, że pani profesor właśnie jest członkinią Komisji Polskiej Akademii Umiejętności do Oceny Podręczników Szkolnych, więc tutaj Mamy zaszczyt gościć osobę, która tak naprawdę ma wpływ też i decyduje, pomaga nam organizować w tym zakresie kształcenie. Bardzo prosimy pani profesor o wygłoszenie referatu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie na konferencję. Czy ja jestem dobrze słyszana? Czy widać prezentację? Tak, pani profesor, wszystko widać. Będziemy zaczynać, dziękuję.
Pedagogika ekologiczna w czasach antropocenu i antropocentryczny kanon podręczników szkolnych. Mówimy dzisiaj o edukacji humanistycznej w epoce antropocenu. No i pedagogika jak najbardziej jakby blokuje się w tym temacie, bo jest to dyscyplina, która jest zarówno nauką humanistyczną, jak i społeczną. Sama pedagogika. Natomiast pedagogika ekologiczna jest to subdyscyplina, która powstała na gruncie pedagogiki społecznej. Dzisiaj była już mowa o profesor Helenie Radlińskiej, twórczyni w Polsce pedagogiki społecznej. W jej obrębie powstały prace dotyczące głównie koncepcji wychowania do środowiska z odpowiedzialnością jednostki za środowisko przyrodnicze na pierwszym planie. Jako dyscyplina szczegółowa pedagogika ekologiczna obejmuje studia i badania nad przygotowaniem człowieka do uczestniczenia w życiu społecznym poprzez kształcenie zachowań, wartości odnoszących się pozytywnie do środowiska przyrodniczego. No, chcę Państwu powiedzieć, że termin pedagogika ekologiczna może nie jest tak powszechny, natomiast mogliście się Państwo znacznie częściej spotkać z terminem na przykład pedagogika zrównoważonego rozwoju czy pedagogika lasu, która rozwija się w ostatnim czasie, odbywają się spotkania, seminaria. No i mamy też osoby, które zajmują się tymi zagadnieniami. Bardzo ważną kwestią jest to, że jednym z podstawowych pytań w pedagogice jest pytanie o założenia filozoficzne wpisane w systemy myślenia i działania wychowawczego. Czyli krótko mówiąc, u podstaw każdego wychowania leży określona filozofia wychowania. Podstawowym pytaniem w pedagogice jest pytanie natury antropologicznej o model człowieka. I to jest pytanie tego typu, kim jest człowiek, kim się staje, kim powinien być. W kontekście naszych rozważań pojawia się pytanie, czy pedagogiczne myślenie o przyszłości, o kryzysie klimatyczno-ekologicznym i problemach globalnych implikuje model człowieka ekologicznego. Kolejne pytanie, czy człowiek może być edukowany, wychowywany do relacji z przyrodą? Jakie dzisiaj zadania w czasach antropocenu stoją przed pedagogiką ekologiczną? To są takie pytania wyjściowe. Skoro filozofia wychowania jest tak ważna, to gdy przechodzimy do zagadnień związanych z edukacją ekologiczną, zastosujmy tę filozofię. I tutaj trzeba nam odnieść się do wiedzy filozoficznej, do ekofilozofii, filozofii ekologicznej i etyki środowiskowej. Przechodząc od razu do tego, o czym chciałabym mówić dzisiaj, o badaniach podręczników szkolnych, z których można wyciągać treści dotyczące edukacji ekologicznej i które to podręczniki szkolne służą edukacji ekologicznej. Od razu pojawia się pytanie, jaką filozofię tam odnajdujemy, jaki dyskurs tam odnajdujemy. Jakie podstawy filozoficzne? Oczywiście trzeba nam się odnieść do filozofii ekologicznej i etyki środowiskowej. Pytanie, czym jest ta etyka środowiskowa? Krótko mówiąc, jest to nauka zajmująca się zasadami i normami postępowania człowieka wobec środowiska przyrodniczego, biotycznego i abiotycznego, mówimy ożywionego, nieożywionego, bardzo skrótowo, też w pewien sposób, no w ograniczony sposób, można nawet powiedzieć, że czasami błędnie. I dalej, zostając przy etyce środowiskowej, czyli ekoetyce, trzeba powiedzieć za Andrzejem Papuzińskim, że jej przedmiotem są wartości, normy, imperatywy regulujące stosunek człowieka do jego przyrodniczego otoczenia, analizowane i projektowane z perspektywy celu ograniczenia instrumentalnego i utylitarnego traktowania świata przyrody oraz akceptacji przez człowieka pozaużytkowego dobra obiektów, które istnieją. I teraz, jeśli na tym gruncie etyki środowiskowej będziemy rozważać stosunek do człowieka, możliwy stosunek do człowieka, można przyjąć podział, ja przyjmuję podział za Włodzimierzem Tyburskim, etyki ekologicznej, co zaznaczam, to jest etyka ekologiczna antropocentryczna, etyka ekologiczna biocentryczna i etyka ekologiczna holistyczna. Nie jest to etyka tradycyjna. My już tutaj mówimy o etyce ekologicznej antropocentrycznej. I tutaj, proszę Państwa,
Do badań, które prowadziłam, przygotowałam klucz kategoryzacyjny, bo była to analiza treści, na podstawie prac filozofów zajmujących się ekofilozofią, Taylora, Piątek, Nessa, Leopolda, Kalikota, Passmore'a, Binbachera, Nortona i Ślipko. To główni autorzy, ale nie tylko oni, nie tylko ich prace były dla mnie ważne przy przygotowywaniu tego klucza kategoryzacyjnego do badań. I etyka antropocentryczna, jaka się wyłania z tych prac, to taka, w której możemy znaleźć określone kategorie. Jest to prawo człowieka do dominacji nad światem przyrody z powodu jego właściwości, takich jak wolność, odpowiedzialność, rozumność. Jest to wyjątkowe miejsce człowieka w świecie. Kolejne kategorie, człowiek posiada zobowiązania moralne wyłącznie wobec ludzi, to w przypadku antropocentryzmu skrajnego jedynie. Kolejna kategoria, która opisuje tę etykę antropocentryczną, zanieczyszczone środowisko zagrożeniem dla człowieka, chronimy środowisko ze względu na człowieka. Kolejna kategoria, zależność ludzkich działań w środowisku od ich korzyści bądź nie dla człowieka. Tutaj możemy znowu szukać takich treści w podręcznikach, które będą mówić o tym, że ochrona przyrody jest ochroną człowieka, które będą mówić o pomocy człowieka przyrodzie, które będą mówić o tym, czy pokazywać przez konteksty, że przyroda ma wartość względną, nie jest wartościowa sama z siebie. Tutaj również w obrębie etyki antropocentrycznej lokuje się kategoria zrównoważonego rozwoju oraz zachowania przyrody dla przyszłych pokoleń. Tutaj mamy wyraźnie na gruncie tej etyki zaznaczony utylitarny stosunek do przyrody i opiekę nad roślinami i zwierzętami z perspektywy opiekuna troskliwego, osoby, która jest ponad tymi bytami i może się nimi zająć. Jak w literaturze przedmiotu opisywana jest etyka biocentryczna? Jest to pogląd, który przeciwstawia się dominacji człowieka nad przyrodą. No tutaj rozciąga się prawo wszystkich istot żywych do życia ze względu na nie same. Podstawową wartością w tej etyce jest zdolność do życia indywidualnych istot żywych w naturalnych ekosystemach. Bardzo ważną kwestią jest to, aby każdy organizm mógł, roślinny, zwierzęcy, człowiek, mógł realizować własne dobro według własnego sposobu, a to jest rozumiane biologicznie jako przetrwanie stadiów rozwoju. Złe dla pozaludzkich istot żywych jest to, co szkodliwe dla ich życia i rozwoju, bardzo ważna kategoria. Chronimy ochrona dobra organizmów żywych ze względu na nie same, dlatego że są członkami ziemskiej wspólnoty życia. Bardzo ważna, nie u wszystkich autorów jednakowo, kategoria ludzie i inne istoty pozaludzkie członkami ziemskiej wspólnoty życia na takich samych zasadach. Naturalne ekosystemy Ziemi jako sieć uzależnionych od siebie organizmów. Dobro poszczególnych osobników, indywidułów podporządkowane dobro populacji oraz życie każdego organizmu to wzrost różnorodności. Ja, proszę Państwa, pokazuję te kategorie, one są w pewien sposób uogólnione. Nie ma tutaj rzeczywiście pokazanych różnych szczegółów, które w literaturze dotyczącej etyki środowiskowej się pojawiają. Nie mówię na przykład o wersjach tych etyk słabych albo mocnych. Więc tutaj też to zaznaczam, że mogą w tych kategoriach pojawiać się w pewien sposób uogólnienia z racji nawet konieczności przeprowadzania jakichś badań. Natomiast ja jestem tego świadoma. I wreszcie trzecia etyka holistyczna, w której cała biosfera, też środowisko nieożywione typu skały, gleba, kamienie, czynniki klimatyczne, traktowane jako dobro etyczne i przedmiot zobowiązań człowieka. No tutaj oczywiście mówimy woda, ale my dobrze wiemy, że w tej wodzie żyją organizmy i w glebie również żyją organizmy, więc trudno mówić, że jest to środowisko nieożywione. To jest takie przyjęcie ograniczone też w biologii. Etyka holistyczna widzi obowiązki moralne człowieka, które wynikają z członkostwa we wspólnocie biosfery. Interesy człowieka widziane są w perspektywie biosfery. Kolejny wyznacznik, ludzie mają określone zobowiązania wobec Ziemi, ale też konieczność poświęcenia dla jej dobra. Takie działanie jest dobre, które służy zachowaniu integralności i stabilności wspólnoty biotycznej. Przyroda jest traktowana jako dobro samoistne, wartość autoteliczna.
człowiek jako ten, który przynależy do całej wspólnoty istot żywych i ich środowiska. I w tej etyce takiej ekosystemowej dobro całej wspólnoty podporządkowane jest dobro poszczególnych osobników, na przykład fizyczna redukcja danego gatunku w sytuacji eksplozji populacyjnej. Jakby bądźmy tutaj na gruncie powiedzmy gatunków oczywiście ze świata zwierząt i no i takich biologicznych czasem działań, które są podejmowane. I teraz zmierzając do badań i do tego, co uzyskałam, co odnalazłam, co odkryłam. Analizę treści prowadziłam dla wybranych podręczników szkolnych z lat 2012-2020, więc to jest 10 lat. Analizowałam 77 podręczników i zresztą ćwiczeń łącznie. Tych zresztą ćwiczeń było niewiele, głównie dotyczyły one materiałów z edukacji wczesnoszkolnej. Oczywiście analiza treści prowadzona była w aspekcie jakościowym i ilościowym. Podręczniki dotyczyły przedmiotów takich jak przyroda i biologia, ale też edukacja wczesnoszkolna, czyli tam była edukacja łącznie polonistyczna, społeczna i przyrodnicza zwykle. Materiał badawczy to były edycje trzech wiodących na rynku wydawniczym Oficyn, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Nowa Era i Operon. No i oczywiście ja w swoich badaniach odnosiłam się też do najpierw do podstawy programowej, więc te lata podręczników szkolnych to podstawa programowa z lat 2009 i 2017. Natomiast nie odniosę się do tego w wystąpieniu, natomiast w artykule jakby konferencyjnym tak. No mogę tylko powiedzieć, że w podstawie programowej tych treści za dużo nie mam, bardzo mocno trzeba je wyławiać. Podręczniki szkolne tych wydawnictw, no wybrane kilka podręczników, tutaj proszę zauważyć, mamy też edycje obecne, czyli 2021-2023, więc one są wydawane na przykład w tym roku, mogły rok wcześniej dostać na przykład numer jakby ewidencyjny. Tutaj tylko zwrócę uwagę na to, że gdy mamy te trzy wersje etyki ekologicznej, antropocentryczną, biocentryczną i holistyczną, to antropocentryczny człowiek jest tą wartością nadrzędną, w biocentrycznej życie wszystkich organizmów, natomiast w holistycznej ekosystem. I, no i pokażę i od razu popatrzmy na te wyniki badań. Ta ilość podręczników, o jakiej mówiłam, na przestrzeni 10 lat. Etyka antropocentryczna to jest odsetki procentowe, przeszło no, około 2/3 wskazań, tak, ale zdecydowana, ona dominuje. Biocentryczna 1/3 odnalezionych kategorii w podręcznikach wskazań, które odnoszą się do edukacji ekologicznej i do tego, jak te treści są podejmowane, czyli jak ona jest pisana, tak? I etyka holistyczna to już odsetek naprawdę niewielki. Powiem Państwu, że ja mam taki pierwszy etap badań, który zakończył się w 2015 roku i tam etyka antropocentryczna stanowiła 75%, prawie 3/4, biocentryczna to było niecała 1/4, więc jest trochę lepiej, aczkolwiek proszę zobaczyć, co my mamy w podręcznikach szkolnych. Od razu też chcę powiedzieć, że oczywiście patrzyłam na nie krytycznie, natomiast to nie jest tak, że one też nie mają wielu walorów, mają, ale są rzeczy, które powinny ulec zmianie. Przewaga utylitarnego stosunku do przyrody, podkreślanie perspektywy użytkowego wykorzystania roślin i zwierząt. Przykład. Wprawdzie ze starszego podręcznika 2013 rok, ale znamienny. Co nam dają drzewa? Podręcznik dla klasy drugiej, dla dzieci. Co nam dają drzewa? Drzewa dostarczają ludziom wielu produktów, dlatego co roku wycina się ogromne obszary lasów. Ich miejsce leśnicy sadzą młode drzewa, żeby za kilkadziesiąt lat nie zabrakło nam tlenu, cienia, drewna i papieru. Kolejny też w tym podręczniku dla dzieci, edukacja wczesnoszkolna, tytuł rozdziału, psy w służbie człowieka. Więc psy w służbie człowieka, tak? Nie psy z nami. Kolejny cytat. Wiele zwierząt towarzyszy nam na co dzień, ponieważ człowiek uznał je za pożyteczne. I to jest podręcznik do klasy czwartej, 2012 rok.
Kolejny cytat, tu nawet nie przytaczałam skąd, bo jest bardzo dużo tych wskazań. Zwierzęta są hodowane dla korzyści, a niektóre trzyma się dla przyjemności. To jest wprost pisane. Ja nie wyciągałam oczywiście z kontekstu. Rzeczywiście tutaj bardzo wiernie starałam się to analizować. Natomiast proszę popatrzeć, podręcznik dla klasy szóstej, 2019 rok i mamy fragment. Mięsa krokodyli i węży są w niektórych krajach ważnym składnikiem pożywienia. Skóra gadów, głównie węży i krokodyli hodowanych na farmach jest używana do wyrobu takich przedmiotów jak torebki, buty i paski. Po co to pisać? Krokodyle są chronione. Po co tak robić? Czy człowiek musi mieć torebki albo paski ze skóry krokodyla? I tutaj tłumaczy się, że farmy hodowlane chronią przed kłusownictwem. Oczywiście pewnie taki mechanizm jest, ale mimo wszystko no, po co korzystać i zabijać te zwierzęta w ten sposób? Kolejne kategorie, które są bardzo często obecne w podręcznikach. Opieka nad roślinami i zwierzętami. Przyroda ma wartość względną, mierzoną korzyścią dla człowieka. Zrównoważony rozwój i zachowanie przyrody dla przyszłych pokoleń. To się pojawia, szczególnie w klasach od 5 do 8. Zanieczyszczone środowisko zagrożeniem dla człowieka. Bardzo często ta narracja jest taka, że pokazane jest jak bardzo zanieczyszczenie środowiska wpływa na człowieka, na jakie choroby, jakiego układu i jest zdanie przy tym, że również źle wpływa na rośliny i zwierzęta na przykład, tak? Ale to proporcje też nie są jakby takie, które powinny być. Tu mamy przykład też podręcznik nowy, 2020 rok. Proszę zobaczyć, to jest też nowa edycja, klasa pierwsza i mamy pytania, powiedz jakie korzyści mają ludzie z hodowli zwierząt? Który ptak znosi najmniejsze jaja, a który największe? Owszem, no to jest pierwsza klasa, dzieci patrzą, uczą się, ale nie ma zdania o tym, że hodowanie, jakieś hodowle, kur przemysłowe są złe i zdjęcia do tego. I etyka antropocentryczna, ja tu tak może ogólnie powiem, mamy temat różnorodności biologicznej klasy 8, 2018 rok. I ta różnorodność biologiczna jest przedstawiana w kontekście najpierw gospodarczego wykorzystania ekosystemów, no dobrze, mówimy o usługach ekosystemowych, oraz działań podejmowanych w celu zachowania wszystkich elementów przyrody, na przykład gatunku, zbiorowiska, ekosystemu, krajobrazu w miejscach ich naturalnego występowania. Natomiast gdy mówimy o różnorodności biologicznej jako źródle zasobów, dzięki którym zaspokajamy podstawowe potrzeby życiowe, pojawia się też stwierdzenie, że ta różnorodność biologiczna jest źródłem doznań estetycznych i wymienia się szereg funkcji, które wszystkie lokują się w kategorii utylitarny stosunek dla przyrody. I bardzo często pokazuje się, jeśli już nie jakieś powiedzmy materialne rzeczy, to mówimy inspiracje estetyczne. Człowiek w przyrodzie czuje się dobrze, ale znowu ten człowiek w przyrodzie czuje się dobrze. To są ciągle jego korzyści, a nie ma takiego zanurzenia człowieka w tej przyrodzie i jego radości, bycia, jedności, to trudno znaleźć. Nie tak są pisane podręczniki. Brak wyraźnie holistycznie czy biocentrycznie orientowanych treści podręcznikowych lokujących człowieka w przyrodzie, której jest on częścią. Mamy znowuż Operon dla klasy pierwszej, 2018 rok i popatrzcie Państwo w czytance, ja tutaj dwa zdania tylko, tata wyjeżdża z dziećmi na łąkę, coś tam brzyczy, jest pięknie, ale bzyczą różne rzeczy i Amelka mówi, wolałabym, żeby nie było pszczół, os i czmieli. I jak tata zaczyna tłumaczyć, Amelko, ale lubisz jeść miód, a pszczoły, których chciałeś się pozbyć, zbierają pyłek i z niego masz miód i tak dalej, i tak dalej. Argumentowanie faktu istnienia jakiegoś organizmu, znaczeniem jakie pełni ten organizm dla człowieka. A można inaczej napisać tę opowieść. Wczoraj usłyszałam na wystąpieniach pana profesora Marka Oziewicza i zanim człowiek jako istota żyjąca w języku, tworzenie nowej opowieści o tym, kim jesteśmy w relacji z przyrodą, innymi bytami. Rzeczywiście język jest bardzo ważny, trzeba inaczej mówić o relacji z przyrodą i w ten sposób też inaczej myśleć, tak? Inaczej myśleć,
inaczej mówić. Tutaj mamy też, już kończąc o antropocentrycznej etyce, no mamy różne takie zestawienia w podręcznikach, gdzie na przykład zestawia się tradycyjną hodowlę zwierząt z przemysłową i treści są poprawne merytorycznie, ale nie ma jednego zdania komentarza, po prostu jednego zdania. Dobrze, jak czasami jest pytanie, co o tym sądzisz, albo porozmawiajcie, podyskutujcie, tak? Jest taka niespójność przekazów dla dzieci. Z jednej strony zwierzę przedstawiane jest jako przyjaciel, a z drugiej strony intensywne hodowle. To jest podręcznik dla klasy czwartej, więc no, coś jest niespójne, tak? I tu, jeśli zadaję takie pytania w podręcznikach nowej ery się pojawiają, na przykład ogrody zoologiczne, co o tym sądzisz? I są argumenty pokazane i dzieci mają rozmawiać. Uruchamiamy przestrzeń dyskusji, tak? Język narracji antropocentryczny, jaki on jest? Moralizowanie połączone z przymusem, zdania oznajmujące i rozkazujące, mało skuteczne, o charakterze blokującym odbiorcę, zniechęcające i napawające pesymizmem. No, no proszę pomyśleć, jak uczeń 5 klasy może odbierać treści. Troska o przyrodę jest obowiązkiem nas wszystkich. W tej sytuacji wszyscy musimy się zaangażować w ochronę przyrody. Jeśli chcesz wpłynąć na innych, musisz dawać dobry przykład. Śmieci sprzątnięte po innych to piękny podarunek dla przyrody. Do działań na rzecz ochrony przyrody skłaniają nas władze państwowe i samorządowe. To przyznam, powyciągałam, ale uważam, że tak nie powinny być pisane podręczniki. Można inaczej, twórzmy opowieści wyjaśniając. I to z nowego podręcznika dla klasy pierwszej 2018. Są takie miejsca na świecie, gdzie człowiek wędruje daleko po wodę. Pamiętaj o tym i chroń każdą, i szanuj każdą jej kroplę. I tam jest zdjęcie, można inaczej. Teraz, gdy mówimy o etyce biocentrycznej, to najwięcej kategorii dotyczy tego, żeby nie czynić zła istotom żywym, ale nie w ten sposób jest to formułowane. Treści dotyczą ochrony przyrody, więc ustaw, przepisów i mówi się, że nie jest właściwe niszczenie, zabijanie zwierząt, niszczenie ich siedlisk, niszczenie jaj i tak dalej. Więc te kategorie, tak jak one są zapisane jakby w moim kluczu kategoryzacyjnym, one w tej formie nazwane nie pojawiają się w podręcznikach. Rzeczywiście tutaj trzeba patrzeć na konteksty. Natomiast w tej etyce biocentrycznej znacznie mniej kategorii można odnaleźć, tak? I proszę Państwa, jaki jest język narracji biocentrycznej? Tutaj pojawia się, ale to nie jest jakieś, no, to nie jest jakaś nowość, bo profesor Edyta Wolter, jak pisze o podręcznikach do początku, z początku lat XX wieku, które dotyczyły tych treści, też o tym pisze, że taki zabieg antropomorfizacji ożywionej części przyrody, oddania głosu organizmom pozaludzkim, uczniowie mają sobie wyobrazić, że są na przykład drzewem. Jakie prośby skierujesz do ludzi, że są jakimś zwierzęciem? Próbowałam na zajęciach z paniami studentkami coś takiego ostatnio na warsztatach robić. I etyka holistyczna. Tutaj bardzo niewiele kategorii. Traktowanie człowieka jako części przyrody i też nie nazywane wprost w podręcznikach bardzo często. Biosfera jako podmiot zobowiązań człowieka. Ludzie mają określone zobowiązania wobec ziemi, ale też konieczność poświęcenia się dla jej dobra. I proszę zobaczyć, etyka holistyczna jest w zasadzie nieobecna w podręcznikach szkolnych, a życie tak naprawdę, życie biologiczne, warunkują wzajemne powiązania między wszystkimi organizmami, a środowiskiem ich życia, tym takim, które nazywamy nieożywionym, tak, w sieciach wzajemnych zależności. I tutaj jest pytanie takie ogólne moje, też trochę powtarzane za wczorajszymi autorami. Odnajdujemy ułomność narracji o przyrodzie, bo my nie wiemy, jak my mamy mówić, jak my to mamy czuć. O czym my mamy mówić? Mamy mówić o relacji z przyrodą, mamy mówić o związku z przyrodą, mamy mówić o byciu w niej, bycia nią, no bo jesteśmy przyrodą, nasze ciało to też też jedna wielka przyroda i nie tylko, ale dalej, jakie języki samoograniczenia człowieka stosować, jeśli mówię o etyce holistycznej, żeby one były wzruszające, docierające, a nie przymusowe, żebyśmy to chcieli robić, bo jak będą przymusowe, to nie będziemy chcieli tego robić, tak? Tak? Tutaj mam na zdjęciu martwe drzewo, żyjące martwe drzewo, tak? Nieusuwane, w którym toczy się życie. I już kończę. Co,
co można powiedzieć, jakie wnioski? Dalsze upowszechnianie etyki antropocentrycznej w edukacji ekologicznej, w podręcznikach szkolnych może nasilać przekonanie, że przyroda należy do człowieka. Począwszy od podręczników dla klas piątych, ja obserwowałam, odnotowywałam znaczący wzrost poziomu merytorycznego analizowanych podręczników przy jednoczesnym zawężaniu się kształcenia aksjologicznego, refleksji etycznej. I tu powtarzam, przesyt informacjami merytorycznymi, a ubóstwo kategorii ekoetycznych w podręcznikach, marginalizowanie warstwy aksjologicznej i etycznej, brak w podręcznikach do biologii przyrody kształcenia humanistycznego i refleksji aksjologicznej, narracja pełna perswazji i moralizowania, gdy chodzi o ochronę środowiska i ochronę przyrody. To są takie bezpośrednie metody stosowane w wychowaniu, właśnie ta sugestia i perswazja. I ostatni slajd. Jakie postulaty powinny być wprowadzane na gruncie pedagogiki ekologicznej w czasach antropocenu? Mówię to nie tylko w formie postulatów, bo wierzę, że część rzeczy da się zmienić i próbujemy gdzieś też to zmieniać, nawet w tej komisji podręcznikowej PAU. Zmiana paradygmatu edukacyjnego, zmiany w podstawie programowej, przynajmniej w jakiejś części, zmiana języka na poprawny z punktu widzenia biologicznego holizmu, czyli tu jest konieczny związek środowiska nieożywionego i ożywionego, kontakty z autorami podręczników szkolnych i rzeczoznawcami opiniującymi podręczniki szkolne, zmiana myślenia z kapitałocentrycznego na ekocentryczne, wprowadzenie ekofilozofii i etyki biocentrycznej oraz etyki holistycznej w ramach dyskursów alternatywnych uwzględnianych w szkolnej edukacji ekologicznej, przekonywanie za pomocą argumentów logicznych, faktów biologicznych przy jednoczesnym stawianiu dylematów moralnych i pytań, wprowadzenie dzieci uczniów w świat żyjącej i czującej przyrody, motywowanie do troski o przyrodę na podstawie uznania, że stanowi ona wartość samą w sobie i nieinstrumentalne wartościowanie przyrody. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękuję Pani Profesor za bardzo ciekawy i inspirujący dla nas referat. Ja przyznam, że z punktu językoznawczego pozwolę sobie tutaj pochylić się nad nim, bo właśnie jesteśmy istotami w języku, tak jak Pani Profesor powiedziała, jak Pan Profesor wczoraj Oziewicz nam przypominał i podkreślał. I tak naprawdę to bardzo dziękuję właśnie za ten apel o dopuszczenie alternatywnych narracji, bo rzeczywiście to opisywanie świata, nie nakazywanie, nie moralizowanie, prawda, ale opowiadanie o świecie i opowiadanie, że jesteśmy jego częścią, że to wspólne bytowanie, a nie właśnie to bardzo podoba, bardzo trafne, myślę też to określenie właśnie, jakimi językami samoograniczenie człowieka, prawda? Nie powinniśmy mówić w języku, który jest naszym narzędziem porozumienia i budowania tego dialogu, tej wspólnotowości, o którą tak naprawdę na cały czas, myślę, na naszej konferencji zabiegamy, o którym mówimy i za chwilę będzie mówić pani doktor Ochwat, bo tak naprawdę to właśnie to jest to, że tak jak dzisiaj przywołany Jeffers, myślę, że człowiek wraca do siebie, ma wracać do siebie inaczej. Ma wracać do siebie inaczej, bo jest częścią tego świata i rzeczywiście o tym powinien pamiętać. I bardzo dziękuję, bo taka potrzeba jest też w podręcznikach do edukacji polonistycznej. Ten sam problem, myślę, tych narracji, które po prostu są rzeczywiście, no, wymagamy alternatywnych narracji. Ja pozwolę sobie na tym zakończyć. Bardzo dziękuję za wystąpienie i drodzy Państwo, pozwólcie, że to znaczy tak, nie mam potrzeby, w sensie takim, że przedstawienie naszej wybitnej organizatorki i osoby, dzięki której to dzieło w ogóle powstało, dzięki której mamy niesamowitą duchową, intelektualną, tak, przyjemność po prostu zanurzania się w tym, co dla nas wszystkich jest bardzo ważne, ale pozwólcie Państwo, że chociaż słów kilka o naszej, o Pani doktor, przepraszam za przywłaszczenie sobie, tak, ale chyba mogę, naszej Pani doktor Magdalenie Ochwat. Pani doktor jest pracownikiem Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i oczywiście członkinią Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną na Wydziale Humanistycznym naszego Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania naukowe Pani doktor to rzeczywiście edukacja polonistyczna, ale edukacja polonistyczna, która rzeczywiście jest bardzo skupiona na tej społecznej odpowiedzialności i odpowiedzialności lektur szkolnych. Pani doktor interesuje się żywo wyzwaniami XXI wieku, czego bezpośrednio doświadczamy, globalnymi kryzysami migracyjnymi, zmianami klimatycznymi i wielokulturowością.
Jest redaktorem naczelnym czasopisma Historii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. Koordynuje programy dla nauczycieli polonistów, osobą, która jest naprawdę wszechstronnie uzdolniona i działa prężnie. I mamy zaszczyt, drodzy Państwo, wysłuchać referatu, który dotyczy szkolnych archiwów antropocenne, próby otwarcia. Patrzymy na nowe odczytanie tego, co mamy w zasobach. Bardzo prosimy, Pani Doktor. Bardzo serdecznie dziękuję za tak miłe, serdeczne i ciepłe wprowadzenie. I pozwólcie Państwo, że od razu udostępnię prezentację, żeby prosić Państwa o potwierdzenie, czy wszystko widać i czy się slajdy przesuwają. Przed chwilą były, teraz zniknęły, to jeszcze raz. Aha. Tak, przesuwają się, teraz już są. To jest ostatni slajd. Tylko może właśnie wróć do pierwszego. Przepraszam. Piotra, czas jest spokojnie. Możemy włączyć ponownie. Dać? Jeszcze nie, jeszcze moment. Dać, okej, dobrze. Ja pokiwam, jak będą widoczne. Czy teraz widać? Tak, tak, tak. I się przesuwają, tak? Rozumiem? Tak, przesuwają dobrze. Się. Jest bardzo dziękuję. Taka próba techniczna. Bardzo Państwu dziękuję. I chciałabym rozpocząć od tego, co wczoraj powiedział pan profesor Czapliński, abyśmy właśnie łączyli i mieszali. Ja dzisiaj chciałam zaimplementować pewne teorie naukowe z zakresu humanistyki środowiskowej do edukacji szkolnej. I chciałam to zrobić, od razu się usprawiedliwie na samym początku, nie jako teoretyk, ale bardziej jako praktyk, a nawet, nie bojąc się tego słowa, popularyzator humanistyki środowiskowej, bo chyba najbardziej czuję się właśnie w takiej roli. I swoje wystąpienie chciałabym oprzeć na takich trzech punktach. Pierwszy dotyczy kategorii samoświadomego antropocenu, takiej ramy konceptualnej, na podstawie której będę chciała pokazać, jak można czytać literaturę w czasach katastrofy klimatycznej. Chciałabym, nawiązując do wystąpienia pani profesor Sugiery, zwrócić Państwa uwagę na taktyki hakowania antropocenu w lekturach szkolnych, czyli jak można dokonywać tego demontażu praktyk, które napędzają antropocen, nawiązując również do referatu pani profesor Goli, która pokazała te trzy perspektywy. Ja te perspektywy jeszcze rozwinę o inne, o ekocentryczną, o geocentryczną, terracentryczną. Także te taktyki hakowania antropocenu, które zapożyczam od australijskich badaczek. I ostatni punkt, ostatnia część tej mojej prezentacji będzie dotyczyła takiej dydaktyki regresywnej, o której też mówiła Ewelina wcześniej, oduczającej, takiej pedagogiki dyskomfortu, ja bym nawet powiedziała, oduczanie się jako właśnie możliwość ekologicznej lektury szkolnej. I chciałam rozpocząć od cytatu z Olgi Tokarczuk: brakuje nam języka, brakuje punktów widzenia, metafor, mitów, nowych baśni. Jesteśmy za to świadkami, jak te nieprzystające, zardzewiałe i anachroniczne stare narracje próbuje się wprzęgnąć do wizji przyszłości. Może wychodząc z założenia, że lepsze stare coś niż nowe nic, albo próbując w ten sposób poradzić sobie z ograniczaniem własnych horyzontów. Jednym słowem, brakuje nam nowych sposobów opowiadania o świecie. No właśnie, ale co oznaczają nowe opowieści o świecie w czasach antropocenu? Jak uprawiać nowe sposoby opowiadania o świecie, czytając XIX-wieczną literaturę? Nowe może wskazywać na podjęcie dawnych kwestii od nowa i na nowo, inaczej, z troską o ziemię. Zastanawiam się więc, jak przyjęty kanon lektur i jego odczytania mogą zostać przepracowane, abyśmy mogli nauczyć się widzieć,
czuć i żyć inaczej, abyśmy odkryli inne możliwości, o których mówiła poetka Brenda Hillman, a które znakomicie wspierają refleksję o środowisku. Wyobrażanie sobie innych możliwości dla Ziemi niż tylko wzrost, niż wydobycie, betonowanie, wycinka, eksploatację staje się kluczowym wyzwaniem naszych czasów. Do tego potrzebujemy nowych pojęć, nowego języka, nowych kluczowych kategorii i nowych interpretacji, w których oduczymy się właśnie dominujących praktyk, zwyczajów, stylów życia, które przekazuje literatura. Jeśli zdobędziemy się na taki akt odwagi, przezwyciężając historyczną i kulturową krótkowzroczność, to wiele możemy nauczyć się z dotychczasowych archiwów antropocenu, już przekazywanych w lekturach szkolnych. Moje podejście do przeszłości, czy podobne właściwie podejścia do przeszłości, prezentuje Yuval Noah Harari, który wskazuje, iż siłą współczesnej futurologii nie jest już odwaga wymyślania nowych kierunków rozwoju, ale raczej wydajniejsze i bardziej krytyczne zrozumienie tego, co minione, przyszłość przeszłości. A wedle słów Ryszarda Nycza, klucza zamkniętych drzwi do przyszłości trzeba jednak szukać w przeszłości, nieprzepracowanej, nazbyt pośpiesznie uznanej za dokonaną i zamkniętą. Dziś przede wszystkim w szkole wobec braku alternatywy do głównie XIX-wiecznego kanonu lektur musimy nauczyć się patrzeć na nowo na przeszłość, na spuściznę cywilizacyjną, stare paradygmaty kulturowe, dzieła, lektury, literaturę narodową, które wypływając z historycznych źródeł skierowane mogą być w przyszłość. Za profesor Ewą Domańską, która odnosi się wszakże do innej dziedziny wiedzy, jaką jest historia, w takim właśnie myśleniu futurystycznym, aczkolwiek wydaje mi się, że również jej refleksje można wykorzystać w kontekście innych dyscyplin humanistycznych, stawiam pytanie, jaki rodzaj refleksji nad przeszłością w literaturze szkolnej ma przyszłość? Odpowiedzią wydaje się być samoświadomy antropocen, perspektywa, która odróżnia nas od poprzednich pokoleń, wprowadzona przez Lynn Keller w 2017 roku. Zapożyczam ją od krytyczki najnowszej poezji amerykańskiej i szeroko zastosowuję w kontekście świadomego odbioru tekstów z przeszłości, wychodząc z założenia, że zmiana klimatu zmienia wszystko. Sam antropocen jako era geologiczna mógł rozpocząć się wieki temu, ale świadomy antropocen jest perspektywą niedawną. Niektórzy datują go od czasów publikacji Krucena i Stomera, czyli mniej więcej od roku 2000. Od tego momentu można mówić o, i tutaj cytat, okresie zmienionego rozpoznania. Dostrzeżono bowiem ludzką odpowiedzialność za stan planety. Choć Keller analizuje eksperymentalną poezję XXI wieku, celem zastosowania tego terminu do moich rozważań jest świadome podejście do zobaczenia na nowo w kulturowej refleksji i w lekturach, jak mocno ludzie zmienili ziemię, powietrze, oceany, lądy, trwałe od tysięcy lat ekosystemy. Wydaje mi się, że w takiej perspektywie nie można już czytać, choć nie wiem, czy to dobre słowo, o naszej ludzkiej cywilizacji, nie myśląc o hałdach śmieci, o decyzjach konsumenckich czy rabunkowej relacji z planetą i wszystkimi jej aktorami. Zmiana klimatu staje się filtrem nie tylko pisania, poezji, literatury, ale wydaje mi się, że również odbioru kultury. Takie spoglądanie na lektury szkolne można potraktować jako swoiste studium działań człowieka, które doprowadziło do obecnego kryzysu i impasu ekologicznego. Dzięki literaturze jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć zakres zmian dokonanych przez człowieka, ale także lepiej zrozumieć dotychczasowe sposoby myślenia o środowisku. I na slajdzie macie Państwo książkę Lynn Keller, która o tej kategorii mówi, a także książkę czy artykuł Julii Fiedorczuk, który znalazł się w książce Prognoza niepogody, również na temat kategorii samoświadomego antropocenu. I także zachęcam do zobaczenia filmiku Stanczowania, nagrany przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, właśnie z Julią Fiedorczuk na temat poezji samoświadomego antropocenu. Dobrym przykładem takiego samoświadomego antropocenu, głównie w kulturze wizualnej, są propozycje interpretacyjne zawarte w książce Jak zobaczyć świat. Autor analizuje bardzo wiele tekstów kultury,
Ja podam tylko dwa, które sobie wynotowałam z tej świetnej książki. Monet, Impresja Wschód Słońca oraz Rozładunek węgla. Nie zaprzeczając mistrzostwu odmalowanych barw i światła, autor uważa je za kadry odsłaniające zniszczenie środowiska. Ukazany przez impresjonistę normandzki port, główna przystań w ruchu transatlantyckim, spowija dym z węglowych parowców i fabryk, które stały się symbolami ludzkiej dominacji w świecie. Dziś stwierdzilibyśmy, że obserwowana na obrazie feria barw to smog, niebezpieczny produkt rewolucji przemysłowej, możliwy do interpretowania zarówno z perspektywy postępu ludzkiego, jak i degradacji środowiska. Badacz przypomina, że oswoiliśmy się z takimi obrazami, w dodatku nauczyliśmy się postrzegać je jako piękne. Wydaje się, że możemy wykorzystać kulturę jako zapis nie tylko codziennego życia, ale także ogromny zasób ludzkiej aktywności, która doprowadziła do katastrofy klimatycznej. To nasze kulturowe selfie, autoportret ludzkiej działalności. Kultura pomaga nam zobaczyć, że antropocentryczne postrzeganie świata to również kwestia sposobów czytania, dekodowania naszej przeszłości. Obrazy podboju natury, jej udomowienia, podporządkowania człowiekowi, degradacji środowiska odnaleźć możemy praktycznie w każdej lekturze szkolnej czytanej w szkole. Weźmy na przykład fragment z Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego, też przywoływany wczoraj już przez pana profesora Tomczoka. Powieść ta najczęściej omawiana jest w szkole z klucza Trudne wybory człowieka wrażliwego na nierówności społeczne. Uzmysławia ona, jak wydobycie węgla niszczyło, niszczy środowisko, zdrowie ludzkie oraz zmienia krajobraz. Jeśli łacińskie słowo dom rozumiemy szerzej jako greckie oikos, tytuł tej lektury nabiera głębszego znaczenia, do tej pory raczej słabo dostrzegalnego w interpretacjach szkolnych. Przemysłowa eksploatacja planety w procesie wydobywczym czyni nie tylko ludzi, ale i inne istoty dosłownie bezdomnymi, a do tego Ziemia odpłaca się swoim oprawcom, co Lovelock nazywa zemstą Gai. I cytat z Żeromskiego. Długie prace przyrody nie dające się myślom ogarnąć za czyny i odczynienia, człowiek chwyta jako łup swój za pomocą pracy krótkotrwałej, chytrej i ułatwionej. Przychodzi w święte czeluście z bladym płomykiem i krótkim swym kilofem. Ziemia nie odda swej pracy i swojego dorobku bez walki. Prosta i obojętna jak dziecko od człowieka uczy się zdrady. Czyha na niego bryłami, które ruszył, ażeby mu je cisnąć na głowę, gdy się nie obejrzy. Rozsiewa w jego komorach śmiertelne gazy i czeka, jakby w niej biło serce pana puszcz zmarłych tygrysa. Wylewa zaskórne, niewidzialne wody. W czasach radykalnej transformacji energetycznej oraz kończących się zasobów naturalnych lektura tej książki w optyce samoświadomego antropocenu proponuje wgląd w tereny zdewastowane działalnością górniczą czy w problem niesprawiedliwości środowiskowej. Przy tak wyznaczonych wektorach lektury literatura stanowi nie tylko bogate repozytorium przekształceń antropocentrycznych Ziemi, ale i świadomości ekologicznej w innych epokach. Stanowi również interesujące źródło myślenia o relacjach między ludzkimi i nieludzkimi aktorami. Jak pokazali Nicolas Mizorow, ale i Peter Vermeulen w książce Literature and the Anthropocene, kultura, literatura przedstawia tak wiele różnych narracji historycznych z własnymi bohaterami i fabułami, że aż warto na nowo przeglądać te archiwa w poszukiwaniu śladów ludzkiej sprawczości. Wydaje się, że taki interpretacyjny gest można wykonać również w kontekście lektur szkolnych, które zajmują przecież centralne miejsce w budowaniu tożsamości młodych ludzi i powielania czy powielaniu stylów życia. Skoro bowiem do kanonu lektur nie wpisano wprost najnowszej literatury, będącej forpocztą kryzysu klimatycznego, to wydaje mi się, że to chyba jedyny sposób, by wykorzystać dziedzictwo kulturowe do praktykowania widzenia antropocenu i rodzących się niepokojów o przyszłość życia na Ziemi. No właśnie, tylko jak to robić, jak przeglądać te lekturowe archiwa? I właśnie tutaj z pomocą przychodzi mi zapożyczona od australijskich badaczek dla mnie bardzo interesująca metoda hakowania antropocenu, o której też mówiła pani profesor Sugiera.
którą myślę, że można zastosować na gruncie szkolnym w polskich warunkach historycznego kanonu lektur. Do jej aplikowania w edukacji polonistycznej zainspirowała mnie książka Feminist Queer Anticolonial Proposition for Hacking the Anthropocene Archive oraz strona internetowa projektu z serią wydarzeń realizowanych mniej więcej od 2016 roku. W przywołanej publikacji Astrida Najmanis pisze o taktykach hakowania antropocenu, które polegałyby na rozpoznawaniu praktyk i założeń antropocenu po to, by następnie zhakować je, czyli zainfekować inną perspektywą, podejściem w celu poszukiwania lepszego świata. Praktyki antropocenu rozumiem tutaj najszerzej jako dominację człowieka nad światem przyrody, jako podbój ziemi, jako destrukcyjną działalność przemysłową, a zainfekowanie lektur szkolnych inną perspektywą proponuje, aby odbywało się za sprawą idei właśnie biocentryzmu, o których mówiła już pani profesor Gola, ale tylko przypomnę, że zgodnie z tą filozofią, że wszystkie istoty mają takie samo prawo do życia, przysługuje im wolność od cierpienia, poszanowanie, godność. Metaforą tego właśnie biocentrycznego podejścia jest okrąg w przeciwieństwie do metafory antropocentryzmu, którą, jak wiemy, jest drabina bytów, drabina jestestw z koroną stworzenia, jaką jest człowiek. Biocentryzm stanowi też podstawę ekologii głębokiej. Kolejna perspektywa to jest ekocentryzm, który zakłada, że jednostkowe bytowanie przedstawiciela gatunku jest aksjologicznie niższe niż funkcjonowanie całego gatunku, czyli najwyższą wartość lokuje właśnie w ekosystemach. I tutaj dodaję jeszcze kategorie, które wydaje mi się ważne w edukacji humanistycznej, w edukacji polonistycznej. To jest perspektywa terracentryczna czy gajacentryczna. I ona zakłada, że Ziemia reaguje na działalność człowieka, że jest tworem dynamicznym, tworem aktywnym. I chodzi w niej w ogóle o perspektywę Ziemi, a nie tylko o perspektywę zamieszkujących ją ludzi czy innych istot. I geocentryzm, który pojmuje za Moniką Bakę jako poszerzenie pola rozważań humanistycznych o to, co nieożywione, o minerały, o skały, o kamienie, które w tej właściwie hierarchii bytów pozostają najniżej, a interpretacja prawie zawsze, ale może prawie zawsze to złe słowo, często skupia się na sferze ożywionej. Ponieważ żadna z przywołanych przeze mnie ekologicznych koncepcji nie troszczy się o przedmioty, artefakty i materię nieożywioną, dotyczą one tylko biosfery, a sama wyjątkowość świata nieożywionego zbyt często znika nam z pola widzenia, to ciekawą perspektywą jest również nowomaterialistyczny nurt zwrócony ku przedmiotom. I tutaj z tyłu głowy mam dane, o których usłyszałam w zeszłym roku, że masa wytworzonych przedmiotów i rzeczy przekroczyła już biomasę istot żywych. Dlatego wydaje mi się, że również ten nurt powinien w szkole stać się nurtem istotnym. Dzięki tym perspektywom pole zainteresowania ze spraw ludzkich, bios, zostałoby poszerzone o to, co pozaludzkie, zoo, a także o to, co nieożywione, geologiczne, mineralne, geos. Wymienione nurty postulują odmienne koncepcje człowieka i jego relacji ze światem. O tym mówiła już pani profesor, więc pominę rozszerzenie tej myśli. Nie zakładają one konkurencji podboju na rzecz protekcji natury. Opierają się na innym niż antropocentryczny sposób myślenia oraz inaczej, nie centrycznie postrzegają miejsce i rolę homo sapiens w świecie. Ponadto przyznają sprawczość także nie ludziom i kładą nacisk na relacje, na łączenie, na właśnie koegzystencję, splątanie. Dehermetyzacja antropocenu w edukacji polonistycznej jest o tyle ważna, o ile poszerza pole poznawcze uczniów, ale również pogłębia ich wrażliwość, empatię i troskę, jakimi obdarzamy innych, w tym nie ludzi. A oprócz tego użycie tych różnych perspektyw pozwala wzbogacić różnorodność stosowanych narzędzi interpretacyjnych, stosować pluralistyczne metody. Kto wie, czy właśnie
Taka edukacja literacka, oparta na układaniu się człowieka ze światem, z planetą, nie jest najlepszym polem do ćwiczenia konfrontowania się z odmiennymi, często sprzecznymi ze sobą narracjami. W takim duchu możemy sobie wyobrazić wielokierunkowe interpretowanie fragmentów naprawdę wielu lektur. Jako przykład posłuży nam antropocentryczna scena opisu polowania, klasyczna już scena polowania na niedźwiedzia z księgi czwartej Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza, Dyplomatyka i łowy, która jest przewidziana do realizacji w podstawie programowej dla klas 4-6, a oprócz tego jest jeszcze jako pozycja czytana w całości, realizowana w klasach 7-8. Zawarty w księdze czwartej opis w gruncie rzeczy haniebnego zachowania ludzi względem zwierząt ująć można w kilku słowach. W takich słowach kluczach jak tropienie, szarpanie, walka, strzały, triumf człowieka, koncert wojskiego, toasty. Przeprogramowanie omawianego fragmentu z Pana Tadeusza polegałoby na włączeniu do lektury nowej perspektywy, na przykład biocentrycznej, która opiera się na interpretacji z punktu widzenia cierpiącego niedźwiedzia czy szczutych hartów. Taki ogląd tej sceny łowów mógłby wiele wnieść do wspólnotowego myślenia o relacji człowiek-zwierzę, szczególnie w kontekście szóstego wielkiego wymierania gatunków. Można zastanawiać się wraz z uczniami nad tym, czy w tej scenie sytuacja istot żywych jest identyczna, czy wszystkie istoty są równorzędne, czy co będzie dobrem indywidualnym niedźwiedzia. To również świetna okazja do spekulowania, jak scena ta mogłaby wyglądać w idealnym świecie biocentrycznym. I oczywiście nie chodzi mi o propagowanie idei zabijania, ale raczej o krytyczną refleksję nad tak rozumianym elementem kultury narodowej oraz kierunkiem myślenia inny niż ten przedstawiony w zhakowanym archiwum lektur szkolnych. Można pójść o krok dalej. Używając języka hakerskiego, dokonać dalszego procesu infekowania, wywołując nowe skojarzenia, nowe relacje i nowe połączenia między tekstami. Fragment ten poddam swoistej resytuacji, reprezentacji, odrywając go od macierzystych kontekstów, używając do rozmowy o współczesnych polowaniach i tworzeniu alternatywnej przyszłości. Zestawiam więc fragment polowania z krótkim opisem śmierci dzika z książki Olgi Tokarczuk, czy z fragmentami książek Dariusza Gzyry, Dziękuję za świńskie oczy, jak krzywdzimy zwierzęta, Karla Safina, Poza słowami, co myślą i czują zwierzęta, czy autorstwa światowej sławy etologa Marka Bekoffa. Takie lekcje wielowymiarowego doświadczenia na języku polskim wykraczają daleko poza antropocentryzm. Wskazują także, że decyzje o tym, jak żyć dobrze w przyszłości, będą miały charakter wspólnotowy. Nie chodzi więc o całkowite odrzucenie w edukacji polonistycznej antropocentryzmu. Don't reject it, just hack it. Nie jest to, jak sądzę, możliwym i pożądanym rozwiązaniem. Celem hakowania antropocenu byłoby po pierwsze otwarcie literackich archiwów antropocenu, uczynienie ich żywym archiwum, odkrycie w nich praktyk destrukcji środowiska, niszczenia ziemi, wykorzystywania zwierząt, zatruwania planety, następnie poddanie ich krytycznemu namysłowi oraz wypracowanie kontrpropozycji, która stanowiłaby próbę zainfekowania ich inną perspektywą. A więc hakowanie antropocenu w literaturze szkolnej byłoby przeglądem, oglądem, wglądem do literatury i dokonaniem swoistego demontażu, i tutaj cytat, kolonialnych, kapitalistycznych, konsumpcyjnych, heteropatriarchalnych praktyk, które napędzają antropocen, byłyby również wezwaniem do dekomponowania i innego rekonfigurowania historii człowieka przez krytykę zastygłych schematów działania przekazywanych przez literaturę, tak aby przyszłość mogła być wyobrażona inaczej. I kończąc już ostatni element, oduczanie jako inne możliwości ekologicznej lektury szkolnej. Wobec tego, co już zostało powiedziane, wśród celów edukacji polonistycznej w czasach kryzysu środowiskowego na plan pierwszy wysuwam nie rozwój, nie wzrost intelektualny, a raczej proces oduczania się zdobytej wiedzy, sposobów myślenia, nawyków, starych narracji, stylów życia, przywilejów, po to, by nauczyć się nowego świata opartego na zupełnie innej niż dotychczasowa ekologika i myśleniu wspólnotowym.
Krystyna Koziołek o tak pojmowanej edukacji pisała: dydaktyka regresywna, dydaktyka oduczająca. Również tej kategorii przygląda się pan profesor Tadeusz Smowek w swojej ostatniej książce. W moim przypadku ta kategoria rozbijałaby antropocentryczne pułapki zastawione na nasze uczennice i na naszych uczniów. Czego zatem oduczamy na języku polskim w czasach antropocenu? Dominujących praktyk życia człowieka nowoczesnego na Ziemi, opartych na konkurencji, podboju, kapitalizmie, która przekazuje literatura szkolna. Zbyt długo koncentrowaliśmy się na myśleniu o człowieku, ograniczając sobie rzeczywistą bioróżnorodność mieszkańców Ziemi. Postulaty nowej szkolnej polonistyki, zbudowane na założeniach humanistyki środowiskowej, nie kończą się jednak na życiu homo sapiens. Uprzywilejowana jest bowiem również śmierć ludzka, co jest kolejną konsekwencją szowinizmu gatunkowego. Następnym postulatem będzie zatem oduczanie się wyjątkowości śmierci homo sapiens w czasie skażenia środowiska, toksycznego powietrza i szóstego wielkiego wymierania, a także w obliczu pojawiającej się coraz częściej wizji wojny nuklearnej. Andrzej Marzec mówił, że musimy doświadczyć jako kolektyw tego fatalnego położenia, w którym przecież wszyscy się znaleźliśmy. Nie powinno zatem dziwić i to, że również szkoła mogłaby z lektury wyczytać inne niż do tej pory dyskursy dotyczące umierania, utraty, śmierci, a także podejmować refleksje nad różnymi strategiami trwania i odchodzenia w świetle dynamicznych i nagłych zmian klimatu. I już zostawię te dwa punkty, bo na pewno już przekroczyłam czas, już kończąc. Ruchem odwrotnym do regresywnego myślenia będzie z kolei progresywna dydaktyka ekologiczna, bazująca na uczeniu nowej historii Ziemi, oparta na bliskości z istotami ludzko-nieludzkimi, strojenia się z nimi, czy wsłuchiwania się w nie, uważności na nie. Zatem prócz konfrontacji z historią człowieka, jego decentralizacji, celem edukacyjnym będzie również umiejętność wyczytania z lektur szkolnych nowej opowieści, o której mówiła Tokarczuk, innego świata, nowej koncepcji życia. Latour mówi o niej opowieści Gai, czy opowieści związane z Ziemią. Haraway używa określenia geoopowieści, w których to, co dotychczas było dla człowieka tłem, wyjdzie na plan pierwszy i stanie się aktywne. Wydaje się jednak, że w szkolnej polonistyce granie toczy się o wybór między historią człowieka a historią Gai. Chodzi raczej o zachowanie pewnych proporcji między nimi. Historia Gai stanowi bowiem szansę na przepracowanie idei kształcenia, proponowanych szkolnych narracji i opowieści, a tym samym na zbudowanie nowych podstaw, nowych sposobów widzenia, myślenia, czucia oraz wyobrażania sobie przyszłości. Aby jednak wprowadzić taki namysł do edukacji, potrzebne są nowa optyka spoglądania na środowisko, na edukację humanistyczną oraz wypracowanie dla szkoły pewnych wzorców myślenia, praktyk, których raczej nie odnajdziemy w dotychczasowej tradycji. W tym kontekście nie dziwi ambitne zadanie, które Petel Sloterdijk w książce Co zdarzyło się w XX wieku postawił przed współczesnymi, również przed nami, nauczycielami. Czy emisje, które tak bardzo zaczęły zagrażać światu, będziemy potrafili z emisji, z ejektu, z wydalenia, z wyrzutu zamienić na nową misję? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za wieloaspektowy, taki intertekstualny referat, który rzeczywiście w różnych odsłonach pokazał nam właśnie, czym jest to otwieranie się, na nowe otwieranie się na teksty. I przyznam, że przywołana książka pana profesora, Jeśli nie trzeba się uczyć, z tym aspektem podróży, prawda? Z tym aspektem podróży, że znowu pani doktor nas prowadza na nową drogę, tak naprawdę, którą rzeczywiście wędrówka, którą wyruszamy i którą na nowo mamy odczytywać, bo rzeczywiście to, jak będą doświadczać tekstów nasi uczniowie, będzie zmieniało optykę ich patrzenia na świat i tego, w jaki sposób oni ten świat będą czytać. I rzeczywiście nasuwa się w sumie, przyznam od razu, sięgnęłam po książkę, nasuwa mi się cytat z książki Kwitnący umysł o uzdrawiającej mocy natury. Pozwólcie państwo, że ten krótki cytat tutaj wyślę w kontekście tego szerokiego spektrum
To słowa kształtują nas doświadczenia. Nie zawsze świadomie, niezależnie od tego, co właśnie się dzieje, to jest po prostu nasze życie, nie ma żadnej innej rzeczywistości. Wszystkie nasze doświadczenia składają się na to, kim jesteśmy. Ja myślę, że ta świadomość, prawda, tego, w jaki sposób my będziemy na nowo czytać, jak będziemy czytać, jak będziemy po prostu oglądać to, co jest nam dane i właśnie, bo przecież to jest ta ciągłość przeszłości, prawda, cały przegląd i tekst referatu czego dotykał. I bardzo dziękuję za te takie kontynuacje narracji, które zaczęła pani profesor Gola, bo tutaj aż serce się rodzi na nowo, jeżeli popatrzymy na to, że to wszystko osiągamy w języku i dzięki językowi. Bardzo dziękuję i pozwólcie państwo, że pozwolę sobie przedstawić naszą kolejną referentkę, panią profesor Małgorzatę Wójcik-Dudek. Pani profesor jest profesorem naszego Uniwersytetu Śląskiego. Pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa i oczywiście jest związana z naszym interdyscyplinarnym Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną, będąc jego, pełniąc funkcję wicedyrektorki tego centrum. No i bardzo zaangażowaną osobą, drugą po doktor Ochwat w tę konferencję, myślę. Więc tutaj, drodzy państwo, mam przyjemność tego, że mam zaszczyt po prostu, bo dzięki dziełu, z dziełu pani doświadczamy tego czasu wspólnego, tego czasu właśnie doświadczeń i tego rozkwitania po prostu, myślę, w naszych umysłach i sercach tego, co jest ważne i co rzeczywiście, no jesteśmy za to współodpowiedzialni. Pani profesor ma bardzo bogate perspektywy, w których rzeczywiście koncentruje swoje zainteresowania badawcze, bo to jest literatura dla dzieci i młodzieży, ale dydaktyka literatury. Autorstwo książek, które tak naprawdę też pokazują, jak właśnie przetrwać w okolicach mitu, bo to była książka poświęcona funkcji mityzacji w poezji Tadeusza Nowaka, ale też książka Wyczytać Zagładę, która tak naprawdę już pokazywała właśnie praktyki postpamięci w literaturze polskiej XXI wieku dla dzieci i młodzieży. Pani profesor jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych, współredaktorką kilkunastu publikacji z zakresu literatury dla niedorosłych i redaktorką czasopisma Pajda i Literatura, poświęconego właśnie literaturze dla młodych czytelników. A to, co myślę jeszcze ważną przestrzenią, to to, że pani profesor od wiele lat uczyła w liceum ogólnokształcącym i tam była opiekunem koła teatralnego, gdzie też rzeczywiście te impresje i bogactwo twórczości, jak można przekładać, działa, rozkwitało w świadomości uczniów pod skrzydłami pani profesor. I pani profesor, myślę, że właśnie z przekorą, prawda, nie będzie mówiła o gadżetach, które są niebezpieczne, ale w tytule te gadżety się pojawiają. Gadżety polonistycznej edukacji proklimatycznej to tytuł referatu pani profesor, o który bardzo prosimy. Bardzo dziękuję pani profesor za to piękne wprowadzenie, na które oczywiście absolutnie nie zasługuję. Bardzo pani dziękuję. Tak, będę trochę mówiła o gadżetach, ale myślę, że tę myśl rozwinę bardziej w artykule. Nie znam niebezpiecznych gadżetów, pani profesor. Będę mówiła tylko o bezpiecznych gadżetach, bo niebezpiecznych nie znam. Proszę państwa, ja tak przysłuchuję się już w zasadzie trzeci dzień państwa wystąpieniom. One są oczywiście znakomite. I myślę sobie, że ja tutaj niczego nowego absolutnie nie powiem, że powinnam powtórzyć to, co już usłyszałam, ewentualnie dokonać korekty tego, co tutaj mam. I może dobrze, że to wszystko mam w brudnopisie. Więc myślę sobie, że wsłuchiwanie się i korekta to są dobre strategie mojego jakiegoś tam mini wystąpienia. W zasadzie powinnam się podpisać pod tym wszystkim, co tutaj usłyszałam i napisać tak, zgadzam się, tak, i podpisać się. No ale skoro mam 20 minut, to spróbuję jakoś te 20 minut zagospodarować. Proszę państwa, ja się spróbowałam zastanowić nad takim problemem, nie wiem, spróbować odpowiedzieć na pytanie, no właśnie takie, co zrobić, aby refleksja o wspólnym świecie, bo dla mnie ta kategoria jest tutaj bardzo ważna, aby refleksja o
wspólnym świecie była możliwa w szkole. Bo to, że ona jest konieczna i to, że tego domaga się młodzież, domaga się młodsza młodzież, domagają się dzieci, być może za namową dorosłych, tego do końca nie wiemy, to jest oczywiste. Ale jaką szkołę możemy wymyślić, aby ta refleksja właśnie o wspólnym świecie była w niej możliwa? Jak ją umościć? Jaką znaleźć dla niej otulinę. Bo proszę zobaczyć, że ta metafora wspólnego świata jest taką metaforą dosyć już zużytą i dosyć już zgraną. Nie do końca z zaufaniem podchodzimy do tej metafory. Ona się mocno zużyła także, myślę sobie, w różnych narracjach szkolnych. Była bowiem używana w jakichś ideologicznych rozgrywkach i być może w tych ideologicznych rozgrywkach ona będzie jeszcze używana. Dlaczego ten wspólny świat miałby się udać w szkole, która w dalszym ciągu pielęgnuje i chyba dobrze się ma z opowieścią o indywidualnym, jednostkowym, takim bardzo autonomicznym i suwerennym sukcesie, który jest możliwy dzięki temu, że rozpozna się system i przez ten system efektywnie i być może efektownie się przejdzie. Z medalem na piersi, z dobrymi wynikami na świadectwie, z czerwonym paskiem, z ukończeniem dobrych studiów i może z niezłą pracą. Jak ten wspólny świat może być budowany w szkole, która coraz szczelniej zamyka się na to, co na zewnątrz? Która nie wsłuchuje się w to, co dzieje się na zewnątrz. Tutaj rację ma z pewnością pani profesor Katarzyna Jasikowska, która w panelu mówiła o tym, że edukacja klimatyczna w zasadzie odbywa się wszędzie, tylko nie w szkole. Tym sercem edukacji klimatycznej jest właśnie ulica, agora, jest manifestacja, jest protest, prawda? To nie tablica i nie kreda, ale raczej megafon, głośnik właśnie i transparent. Polska szkoła zamyka się na to coraz bardziej. Ja mówię tutaj oczywiście o systemie i o pewnych decyzjach, które są gdzieś tam na górze podejmowane. Czy polska szkoła, czy w ogóle szkoła, ale może polska szkoła, bo chyba tej szkoły dotyczą nasze spotkania, ma potencjał, aby zagospodarować taką ekowerwę młodych ludzi? Ja wiem, że może nie wszyscy interesują się zmianą klimatyczną, no ale manifestacje, to, że oni mówią, być może często bezrefleksyjnie, że chcą tej edukacji klimatycznej, o czym świadczy. Ta potrzeba w narodzie jest. Czy my rzeczywiście umiemy zagospodarować tą ekowerwę, przekuć ją na taką eduwerwę, rozpisać ją na podstawę programową, rozpisać ją na przedmioty, rozpisać je na kompetencje. Czy w wyniku takiego rozkładu jazdy ta eduwerwa młodych ludzi nie straci, nie wyhamuje, nie straci na swej atrakcyjności? Czy to, że będziemy właśnie uczyć na temat, i tutaj odwołuję się do książki Tadeusza Sławka, a jeśli nie trzeba się uczyć, jeśli będziemy uczyć na temat, to czy rzeczywiście zachowamy atrakcyjność tego tematu, atrakcyjność tego problemu i taką żarliwość dyskusji? Profesor Sławek pisze, że prawdziwe kształcenie odbywa się właśnie nie na temat, ono odbywa się obok. No więc właśnie, ja mam takie wątpliwości. Ja mam takie wątpliwości i te wątpliwości sprawiają, czy sprawiły, że próbowałam zastanowić się nad systemem, zastanowić się nad strukturą i oczywiście nie mam ambicji, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania, te bardziej ogólne albo te bardziej szczegółowe, które sobie postawiłam. Może są w ogóle źle postawione, nie wiem. Ale pomyślałam o tym, że polskiej szkole potrzebny jest czas. Czas, o którym dużo się mówi, to znaczy mówi się najczęściej, że tego czasu w szkole nie ma, ale warto chyba przyjrzeć się etymologii wyrazu szkoła i etymologii wyrazu uczeń. Schola to czas wolny, tak? Z języka łacińskiego uczeń to sierota, to jest ten, który jest oddzielony. Szkoła zakłada oddzielenie, szkoła zakłada zawieszenie, ale nie izolację od świata. Przynajmniej ja to tak interpretuję, albo przynajmniej ja to tak chcę interpretować. To zawieszenie i to
jakby wyrwanie się ze szponów świata jest po to, aby do świata za chwilę wrócić, ale wrócić z zupełnie inną perspektywą, z perspektywą, którą zbudowaliśmy, której nabraliśmy dzięki wspólnocie, dzięki przedyskutowaniu pewnych rzeczy, być może na języku polskim, oczywiście dzięki przeczytaniu. To wyrwanie się z rzeczywistości daje pewien luksus, nie wiem, myślenia, uważności, zanurzenia się w ciszy. Właśnie w takiej atmosferze, w takim klimacie można dokonać pewnych obrotów rzeczy, które no, są jakby podstawą do tego, żeby zmienić perspektywę, a przecież o zmianę tej perspektywy tutaj postulujemy. Ważne jest to, żeby wraz z tym zawieszeniem nie tracić kontaktu z rzeczywistością, żeby do tej rzeczywistości wracać, żeby tę rzeczywistość, czy nasze poglądy, nasze przedsądy, naszą perspektywę ciągle z tą rzeczywistością uzgadniać. Ale proszę Państwa, żeby to się udało, mam wrażenie, że w szkole musimy poddać refleksji to, co jest naprawdę istotne. Nie to, co jest zmierzalne oceną, bo mam wrażenie, że bardzo często w szkole czynimy istotne to, co jest możliwe do zmierzenia i umawiamy się, że to jest ważne. Jeżeli w jakiś sposób zdekonstruujemy opowieść, my już to robimy oczywiście, prawda? Ja mówię o całym systemie, zdekonstruujemy opowieść o sukcesie szkolnym, wydaje mi się, że również to myślenie o tym, co ważne w szkole i czego się uczymy, bo jest właśnie ważne i nad czym zastanawiamy się, bo jest właśnie istotne, również się zmieni. Proszę Państwa, oprócz przestrzeni, oprócz czasu ważna jest przestrzeń. Oczywiście ta przestrzeń symboliczna. Ja lubię myśleć o szkole, być może trochę naiwnie, jako o belwederze. Wyobraźmy sobie gmach belwederu w pięknym ogrodzie. Belweder jako budowla, która no, w jakimś sensie służy do obserwacji przestrzeni. To właśnie przez okna belwederu możemy zobaczyć cudowne, ale nie tylko cudowne krajobrazy. Dlaczego belweder? Dlatego, że szkoła jest wciąż przestrzenią ludzi młodych. W kryzysie. Ale ludzi młodych, którzy zasługują na naszą troskę i o to, żebyśmy zadbali jednak o ich bezpieczeństwo. Dlatego ten belweder bardzo mi odpowiada. Ale z drugiej strony ten belweder ma okna, z których można zobaczyć różne pejzaże i różne krajobrazy. Począwszy od tych idyllicznych, sielankowych, a skończywszy na tych katastroficznych i apokaliptycznych. Ale obroną przed tymi krajobrazami i myślę sobie też szansą na to, że one nie będą traumatyzować, jest obecność oczywiście wspólnoty, nauczyciela i możliwość przepracowania tych krajobrazów, szczerego opowiedzenia sobie o tych krajobrazach i o naszych emocjach. A więc szkoła jako belweder, jako pewne obserwatorium, oczywiście z wyjściem do ogrodu, obserwatorium, w którym można doświadczać świata. Tutaj profesor Witold Bobiński mówił o konieczności doświadczania tego świata i wracania z tego świata, z możliwością właśnie powrotu z tego świata i przedyskutowania tego, co nam się przydarzyło i takiej refleksji nad tym, czy my rozumiemy to, co nam się przydarzyło. Zatem obserwowanie, zatem wiele perspektyw, zatem jednak jeszcze ochrona i bezpieczeństwo, ale nie naiwny pobyt w tym obserwatorium. Proszę Państwa, co się musi zdarzyć, żeby to obserwatorium, żeby belweder nie był wieżą z kości słoniowej? To znaczy w pewnym momencie my musimy to obserwatorium oczywiście opuścić. To, o czym pisze profesor Sławek, absolutnie mnie urzekło w książce Jeśli nie trzeba się uczyć, mówiąc, pisze o tym, że tak naprawdę nauka, kształcenie, przygoda z edukacją, przygoda ze światem rozpoczyna się na progu szkoły. A więc kiedy mury akademii znikają, tam rozpoczyna się prawdziwe życie i tutaj możemy w jakiś sposób sprawdzić sobą, co ta edukacja i co te obrazy, krajobrazy i weduty były warte. Proszę Państwa, jeżeli mówię o pewnej niepewności w edukacji,
prawda, o takiej powolności, uważności, ciszy, obserwacji, no to w zasadzie jestem mało konkretna. I przyznam się, że chciałabym, żeby taka edukacja była mało konkretna. Chciałabym, żeby to była edukacja ażurowa. Ażurowa, która nie chwyta za gardło, która daje oddech, która nie przeraża swoją gęstością, która jest właśnie, powiedzmy, interdyscyplinarna, ale zetknięcie tych dyscyplin daje tak naprawdę przestrzeń. Chciałabym, aby ta edukacja była otwarta, aby ona była krytyczna również wobec siebie i wsłuchana w klimat czasu, ale wsłuchana oczywiście krytycznie. I proszę Państwa, to do czego ja dążę? Ja dążę do kolejnej książki, dlatego że jestem taką sroką złodziejką i wydaje mi się, że trzeba korzystać z fantastycznych ustaleń innych. Do czego dążę? Dążę do tego, o czym pisał profesor Krzysztof Maliszewski w swojej ostatniej książce Bezsilna edukacja o kształceniu kruchego, chociaż o kruchości edukacji wspominał również profesor Tadeusz Sławek, ale w kontekście kształcenia akademickiego. Urzekła mnie ta metafora kruchego kształcenia, więc myślę sobie, że szkoła, która powita z radością, ale też stworzy warunki dla edukacji klimatycznej, która wywraca wszystko do góry nogami. To jest właśnie szkoła, która pokocha kruche. Profesor Maliszewski pisze tak: kruchość to nie jest problem szkoły, ale jej nieodłączny składnik. Trudno się z tym nie zgodzić. Ta szkoła, która pokocha kruche, ona będzie przygotowywać nie tylko do przyszłości, ale będzie przygotowywać również do porażki. Ja myślę sobie, że ta edukacja związana właśnie z porażką, ta kultura błędu, która w naszej szkole jest nie do końca mile widziana, to jest coś, co w ogóle daje nadzieję. Profesor Sławek pisze tak, że czego musimy się uczyć? Musimy się uczyć tego, aby nie przeszacowywać, aby nie przeceniać, aby przygotowywać się raczej na to, co pójdzie nie po mojej myśli. Ja parafrazuję tutaj myśl profesora, ale mniej więcej ona właśnie tak brzmi. Proszę Państwa, ja bym tutaj również chciała dać, jeżeli miałabym taką moc, dać prawo nauczycielowi do kruchości. To znaczy nauczyciel to byłby ten, który rozpoznaje obszary obcości zarówno w swoim uczniu, ale również w sobie i się tego nie wstydzi. Ma do tego po prostu prawo. Tutaj myślę sobie, że też jest sporo do zrobienia, jeśli chodzi o kształcenie nauczycieli. I w końcu, proszę Państwa, może powiem coś mało popularnego, ale chciałabym, żebyśmy my w tej szkole kruchości, w tej szkole, która będzie gościnna dla edukacji klimatycznej, nie obarczali zbyt wielką odpowiedzialnością młodego pokolenia. Chciałabym, żeby to młode pokolenie miało prawo do dzieciństwa i do młodości, żebyśmy z dziecka nie czynili takiej rozpaczliwej figury przyszłości. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że takie właśnie rozpaczliwe i często opresyjne formatowanie dzieci, mówienie, jaka będzie przyszłość i co z nią zrobić, albo co teraz musimy zrobić, żeby przyszłość była właśnie taka, jaka powinna być, może uczynić z dzieciństwa tanie dzieciństwo. Co to znaczy? Wiemy, czym jest tania natura. Tanie dzieciństwo analogicznie to byłoby dzieciństwo, które się staje tanim zasobem dla naszego świata. A przecież chyba tego nie chcemy. Uważam, że ciężar odpowiedzialności spoczywa na nas, a młodzież, dzieci powinniśmy obarczyć tylko tym, co konieczne i niczym ponadto. Wydaje mi się, że jeszcze właśnie powołam się na Janusza Korczaka. Proszę Państwa, ja myślę, że Korczaka to trzeba czytać zawsze i wszędzie. Korczak pisze tak: czyż nie rozumiemy, że tuląc dziecko, my właśnie tulimy się do niego, w jego uścisku kryjemy się bezradni, szukamy osłony i ucieczki w godzinach bezdomnego bólu, bezpańskiego opuszczenia. Obarczamy ciężarem naszych cierpień i tęsknot. Myślę sobie, że kiedy uwolnimy dziecko i nie będziemy dzieciństwa
młodości obarczać tymi wszystkimi obowiązkami za świat, tylko robimy to, co konieczne, oczywiście z tym zastrzeżeniem, to nie będziemy tego dzieciństwa zawłaszczać. To jest jedno i to jest oczywiste, ale z drugiej strony przywrócimy rangę własnej dorosłości. A wydaje mi się, że to nam się po prostu przyda. Jeśli chodzi o edukację kruchości, ja przepraszam za ten chaos myśli, ale niektóre rzeczy wykreśliłam, żeby ich nie powtarzać, bo one się pojawiały tutaj w Państwa wystąpieniach. Jeśli chodzi o tę edukację kruchości i utraty, to oczywiście tak, prawda? Bo to jest to wspólne, co łączy nas, co łączy nas ze światem. Ale myślę sobie, że ta edukacja kruchości i żałoby, kruchości i utraty nie powinna być sprowadzona tylko i wyłącznie do żałoby. Takie strategie funeralne w szkole, jakieś takie właśnie ceremonie, nie wiem, pogrzeb lodowca, prawda, to się zdarza, to może być efektywne i efektowne i nawet wzruszające. Natomiast jeżeli wejdzie w nawyk, zostanie, będzie tylko pustym gestem. Natomiast to, co wydaje mi się, może jest ważne, aby przemyśleć, to w miejsce żałoby pomyśleć o zaduszkach, oczywiście bez jakichś religijnych konotacji tego terminu, tego zjawiska, dlatego że zaduszki klimatyczne budowałyby pewną ciągłość z tym, co było, z tym, czego nie ma. A myślę sobie, że ta ciągłość ma taki potencjał do budowania narracji o nadziei. I proszę Państwa, ja się jeszcze w ogóle muszę wytłumaczyć, dlaczego ja w ogóle o tym mówię i co mi daje prawo do mówienia o tym. No prawo mi daje tekst literacki. No, jesteśmy w panelu polonistycznym, mówimy o literaturze, mówimy o interpretacji. Oczywiście Akademia pana Kleksa, którą uważam za książkę raczej niedoczytaną, przeze mnie przede wszystkim niedoczytaną. Proszę Państwa, tak naprawdę to, co ja przed chwilą powiedziałam, to nie mówię ja, tylko to mówi Jan Brzechwa. Bo Akademia pana Kleksa to przecież belweder w pięknym, cudownym parku. To, czym posługuje się pan Kleks, to są właśnie gadżety edukacji. Atrakcyjne, cudowne, mające zwrócić uwagę. To są nietuzinkowe metody nauki. To są przeróżne sztuczki, to jest surdut, który nie płonie, to jest oko wysyłane w kosmos, prawda? I tutaj można mnożyć te wszystkie przedmioty. Ale my wiemy, że te gadżety, którymi posługuje się pan Kleks, to jedynie przygrywka. Bo tak naprawdę to, co będzie ważne, będzie się odbywać w momencie całkowitego ogołocenia. Ta prawdziwa edukacja, której będą poddani chłopcy, wychowankowie pana Kleksa, ona się rozpocznie w momencie, kiedy Akademia przestanie istnieć, kiedy ten belweder, o którym wcześniej wspominałam, przestanie istnieć. Kiedy zniknie mistrz, a wcześniej, kiedy mistrz zacznie sygnalizować własną słabość i tej słabości nie będzie się absolutnie bał. To jest prawdziwa edukacja, kiedy właśnie rozproszeni uczniowie po utracie Akademii muszą się rozpierzchnąć po świecie. Ale proszę Państwa, w tym jest nadzieja, bo my zawsze w tych opowieściach o przyszłości szukamy nadziei. Proszę Państwa, na jedno z pytań, które zadaje Kleksowi jeden z jego uczniów: panie profesorze, co teraz z nami będzie? Pan Kleks odpowiada: no jak to, co przecież wrócicie do swoich domów. Proszę Państwa, ja kiedyś czytałam Akademię pana Kleksa jako opowieść o beznadziei. Natomiast teraz uważam, że to jest książka pełna nadziei, dlatego że ten powrót do domu jest pewnym, ta obietnica powrotu do domu jest pewnym paktem zawiązanym między uczniem a nauczycielem. Paktem, który jest możliwy tylko i wyłącznie w atmosferze zaufania. Co to znaczy? Pan Kleks mówi: przeżyłeś tutaj w Akademii, przeżyłeś tutaj w szkole, przeżyłeś tutaj w Belwederze cudowną przygodę, ale pamiętaj, że twoje miejsce jest w świecie. Twoje miejsce jest w domu, twoje miejsce jest w lokalności. Nie traktuj z pogardą tego miejsca. Jesteś stworzony do tego, aby być tam. To tam jest twój świat. I myślę sobie, że w ogóle Akademia pana Kleksa, skoro mówimy tutaj o odnowieniu znaczeń, może być taką opowieścią o przywróceniu doniosłości edukacji dziś. Ja przynajmniej czytam w ten sposób tę książkę.
To jest też być może podpowiedź, być może przesadzam, podpowiedź, jak mogłaby wyglądać edukacja klimatyczna, gdyby miała zamknąć, stworzyć jakąś taką absolutnie roboczą definicję. To według mnie byłby to, przepraszam za słowo, projekt jakiś lokalno-egzystencjalny. Egzystencjalny, bo filozofujący, a lokalny dlatego, że zamknięty w ziemi, wrośnięty w ziemię, wrośnięty w jakiś konkret. I myślę sobie, że takich opowieści właśnie potrzebujemy również na lekcji języka polskiego. Państwo mówiliście tutaj o tym, i to już ostatnie zdanie, Państwo mówiliście o tym, że potrzebne są nowe opowieści o tym, żeby opowiedzieć nowy świat. Ja uważam, że żeby opowiedzieć o nowej szkole, są nam potrzebne opowieści właśnie, nowe opowieści o edukacji. I Akademia Pana Kleksa jest taką nową opowieścią o edukacji, przynajmniej jej interpretacja. O edukacji opartej na zaufaniu. Wydaje mi się, że chyba nie mówiliśmy o zaufaniu, mówiliśmy dużo o relacjach, o wspólnocie i tak dalej, ale myślę, że ta wspólnota i te relacje nie są możliwe, jeżeli nie ma zaufania, bo właśnie z tego zaufania rodzi się odwaga, aby zapragnąć lepszego świata. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Profesor za możliwość zasłuchania się. Słowo Pani Profesor. I rzeczywiście to przypomnienie nam o tym, o czym też dziś myślę i nie tylko dziś mówiliśmy, czyli o tym obowiązku myślenia nad wszystkim, co istnieje, ale właśnie na takim krytycznym myśleniem, prawda? I tym taką umiejętnością przemiany tego, czego doświadczamy. I no właśnie tej uważności i budowania zaufania, że wszystko, co wspólnie mamy, jest po coś i jest czymś, co rzeczywiście wyrasta w takim, no zaufanie jest nam potrzebne do tego, żeby możliwa była relacja. I bardzo za te słowa dziękuję. Myślę, że drodzy Państwo, tymi trzema referatami bardzo inspirującymi zechcecie Państwo po prostu podzielić się w swoich refleksjach i bardzo serdecznie zapraszam do dyskusji. Chociaż patrząc na czas, muszę zapytać Pani organizatorki, czy możemy? Stawia mnie Pani prowadząca w trudnej sytuacji. Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję. Mamy jaki limit? Do 15 po? To w takim razie kolejna sesja rozpocznie się 15 minut później, dobrze? Bardzo prosimy. Pani profesor Wieskłowa już się zgłasza. Widzę, że pan profesor Witold Bobiński się zgłasza, ale panią profesor w takim razie bardzo proszę. Pani profesor, mikrofon prosimy włączyć. Dziękuję serdecznie za możliwość krótkiego wypowiedzenia. Przede wszystkim dziękuję za referaty. Słyszałam dwa, nie słyszałam pierwszego, bo niestety nie mogłam. Oba podejmują bardzo ważne kwestie, problemy z tej właśnie perspektywy eko, o której rozmawiamy. Ale mam pytanie i mam taką refleksję i mam pewien problem, który chciałabym skierować do pani doktor Magdy Ochwat. Referat jest wyśmienity. Oglądanie tych tekstów jako tekstów, w których będziemy odczytywać te problemy, o których rozmawiamy, jest absolutnie słusznym pomysłem. Natomiast moje pytanie dotyczy słownictwa. Ja rozumiem, skąd ono się wzięło. Chodzi mi o hakowanie, infekowanie. Ono się wzięło stąd, że po prostu pracujemy z młodymi ludźmi i to jest język, który jest im bliski, który ich pociągnie, który jak powiemy, że będziemy hakować coś albo będziemy coś infekować, to oni natychmiast się na takie hakowanie, infekowanie otworzą. Natomiast mój problem jest taki, dla mnie jest to słownictwo groźne. Groźne w tym sensie, że hakowanie jest czymś złym.
infekowanie, które się z tym łączy, też nie niesie pozytywnych, dla mnie nie niesie pozytywnych konotacji. Być może jest to kwestia pokoleniowych różnic w rozumieniu języka, ale w tym momencie dla mnie te wszelkie dekompozycje, dekonstrukcje, rekonstrukcje, przemodelowywania czytania, tak, owszem. A jeśli już to hakowanie i infekowanie, to chyba tu jest potrzebna najpierw dyskusja o języku. Ale to jest moje pytanie. I druga kwestia, którą chciałam podjąć, bo tam Magda mówiła o oduczaniu się pewnego sposobu czytania, tak, ale tutaj chyba najbardziej chodziłoby o to oduczanie samych nauczycieli, bo uczniowie wchodzą w te problemy, ich chyba jeszcze nie trzeba niczego oduczać, natomiast to działanie nauczyciela musiałoby być tutaj troszkę zmienione. To tyle, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Przepraszam, bo chyba nie ominęłam kolejność, która nie wyświetlała mi się w pierwszym momencie, więc bardzo proszę teraz, bo widzę, że pani profesor Ewelina Jarosz, tak, była kolejną osobą, potem pani profesor Tomczok i pan profesor Witold Bobiński. W takiej kolejności proszę pytania. Tak, nawiązując jeszcze, nie, profesor nie, jeszcze nie. Tak, tak. Ja bym chciała jakoś spróbować ogarnąć, co właśnie usłyszałam, w związku z czym powiążę refleksję nad tekstami, które usłyszałam, wystąpieniami. I tak, może zacznę właśnie od profesor Beaty Golki. Pani profesor, jaką rolę widzi pani w edukacji seksualnej, którą, jak zrozumiałam, również pani się zajmuje? W tej wyartykułowanej przez panią potrzebie zmiany narracji w podręcznikach, bo ja odnoszę również wrażenie, że to, co się dzieje, to jest nie tylko uprzedmiotawianie, komodyfikacja, ale również infantylizowanie i upupianie. I to, że w naszej kulturze zwłaszcza, ale nie tylko w naszej, seksualność jest tak wielkim nadal jednak przedmiotem tabu, sprawia, że my sami ograniczamy sobie pewne ścieżki dostępu do tego, jak inaczej te narracje mogłyby wyglądać. No, z tej perspektywy, która mnie ostatnio tak bardzo interesuje, mianowicie ekoseksualności, czyli jakby takiej rozszerzonego doświadczenia seksualności, które również obejmuje zmysłowe doświadczenie przyrody, które jest również wyjściem poza indywidualny sukces, tak, mówię to dosłownie i też trochę żartem, bo no właśnie gdzieś też tego brakuje, to znaczy w próbie wczucia się w doświadczenia innej istoty, jak to może być zmysłowe, piękne doświadczenie, jak pszczoła leci zapylać kwiat na przykład, nie? Mamy wspaniałe narracje, chociażby Izabela Rossellini, Green Porn, która pokazuje, jak zwierzęta się reprodukują, no i tutaj wchodzą jakby w sukurs narodowe opowieści, które nam mówią, jak ta reprodukcja ma wyglądać, a jak absolutnie nie może wyglądać, więc jakby bardzo redukcjonistyczne, odgórnie narzucone narracje. I to jest jedno. I od razu chciałabym to połączyć, czyli przyroda, natura nie tylko jako źródło doznań estetycznych, ale również zmysłowych. Czy tu pani widzi jakiś w ogóle związek z tym? A drugie pytanie jest do Magdy. Kontynuuję tą refleksję i do haktywistki, jakby absolutnie jestem fanką haktywizmu, od lat 80. jednak są to praktyki aktywistyczne, które no, walczą z korpoświatem, z wielkimi w ogóle tymi państwowymi przewinami i tak dalej, i tak dalej. No i też robią dużo dobrego, tak żebym nie widziała tego w kontekście, to może być negatywne, ale nie musi, jest też no, cały ruch aktywistyczny, który przyczynia się do mnóstwa świetnych rzeczy, ale teraz właśnie Magdo, imponujący projekt, taki wielowymiarowy i właściwie to do dalszego zgłębiania, więc jakby szybkie pytanie. Antropologia seksualności a kanon polskiej literatury, nie? Czy jeszcze tu by się dało coś fajnie jakby zhakować, żeby przepisać i ponownie zaciekawić polską młodzież
tekstami XIX-wiecznymi, również w kontekście właśnie budowania opowieści emancypacyjnej, w której emancypacja seksualna, prawa, walka o prawa pracownic i pracowników seksualnych dochodzi też do głosu. Jeżeli mamy budować faktycznie współczesną, inkluzywną i horyzontalną opowieść o kulturze. Nie? Nie, no, dzięki. Bardzo dziękuję. Pani profesor Marta Tomczok. Dzień dobry. Ja bym chciała zapytać obie ostatnie prelegentki, to znaczy Magdę i Gosię, podziwiając absolutnie ich taki uzupełniający się projekt, który ja sobie na szybko nazwałam utopią edukacyjną, ale w takim bardzo pozytywnym, szlachetnym sensie. To są projekty szlachetnie i pozytywnie utopijne, takie jak te wszystkie ważne utopie XVI czy XVII-wieczne, czy XVIII-wieczne, które pomagały nam odkrywać świat. Więc ta utopia tutaj jest, tak mi się to po prostu spontanicznie nasunęło, a że dużo tu jest elementów spontaniczności w tym panelu, to pozwoliłam sobie i na taki spontaniczny termin, ale do rzeczy. Ja bym chciała obie panie zapytać o teksty literackie po prostu. Magda, teksty, które byłyby dopasowane do jej metody i znalazłyby się w tym archiwum antropocenu, teksty szkolne, tak? I tutaj nie różnicuje poziomu, jakie to mogłyby być. Magda pokazała dwa teksty Żeromskiego i Mickiewicza i Gosię o teksty. Gosia pokazała swój opus magnum, na którym długo już pracuje, Brzechwę, ale na pewno takich tekstów do edukacji, jeśli ja to dobrze zrozumiałam, kruchej, ażurowej, wulnerabilnej, moglibyśmy też powiedzieć, jest znacznie więcej. Więc gdyby te utopie teraz przełożyć na kanon i szukać w tym kanonie konkretnych tekstów literackich, to na czym, na jakich tekstach, jakie klasy można byłoby uczyć? To tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I jeżeli mogę, to panie profesorze, bardzo proszę o pytanie. Dobrze. Chciałem się najpierw zwierzyć oczywiście z ogromnej satysfakcji w słuchaniu tych wszystkich referatów, szczególnie dwóch, które słyszałem, bo też musiałem udać się na chwilę do życia i do świata. Ale do rzeczy. Do pani Magdy, fantastyczne pomysły odświeżenia lektur szkolnych, między innymi pana Tadeusza. Tam oczywiście fragmenty o mateczniku, o ogrodzie byłyby kapitalne do tego, żeby spojrzeć z innego punktu widzenia i z punktu widzenia takiej ekolektury. Ale jedno mnie zaniepokoiło tam w pani wystąpieniu. Chciałbym jakby prosić o doprecyzowanie. Pojawił się taki zarzut dotyczący wyjątkowości śmierci homo sapiens w relacji do śmierci innych bohaterów czy innych istot. Czyli myślę, że dobrze jednak rozumiem nasze położenie ludzi żyjących dzisiaj, że chcemy jednak, aby w sytuacji, w której no, udam się do drastycznych przykładów, widzimy bombardowany szpital położniczy, bombardowane zoo, to jednak ratujemy najpierw noworodki i kobiety, a potem idziemy po zwierzęta, bo w takim świecie żyjemy teraz i wobec takich wyzwań zostaliśmy, no nie my, ale nasi bracia, kuzyni, bratankowie, nasi współmieszkańcy ziemi obok nas zostali postawieni w takiej sytuacji. Wtedy ono chyba, ta sytuacja profiluje trochę jednak inaczej nasze priorytety i jednak nam każe zachowywać się tak, a nie inaczej. Więc ta hierarchia w postrzeganiu śmierci no, na naszych oczach musi być zastosowana, czy mamy ją pominąć. I drugie pytanie, teraz pytanie do pani profesor Wójcik-Dudek, którą słuchałem z ogromnym też z ogromną lubością, bo wszystkie te hasła są mi niezwykle bliskie, ale kiedy zabrzmiało sformułowanie bo polska szkoła, pomyślałem sobie o polskiej szkole, w której uczyłem 16 lat, o nauczycielkach i nauczycielach, których znam bardzo wielu, z którymi razem słucham tej konferencji od wczoraj. I którzy czasem kiwają głowami i mówią, tak, to jest syndrom wiecznego powrotu z konferencji, kiedy ja wracam do domu, do szkoły i znowu jestem dopiero w oświeceniu i mam tyle do roboty,
że gdzieś coś muszę zrobić z tymi pięknymi hasłami, które tutaj usłyszałam. Więc pytanie do profesor Wójcik-Dudek jest takie, jak ocenia pani, chociaż my chyba na ty jesteśmy, ale ja już nie pamiętam teraz, możliwość implementacji tych wszystkich idei, takich jak krucha edukacja, słaba edukacja Gerta Biesty, nauczanie obok, nauczanie w poprzek, o czym mówi profesor Sławek. Czy to się w ogóle da zaimplementować, jeżeli nie przeżyjemy rewolucji, jeżeli nie przeżyjemy gestu buntu, jeżeli nie narazimy swojej pozycji poprzez odważne zbuntowanie się, poprzez gest odrzucenia tego, co jest teraz. Inaczej będziemy znowu wracać z konferencji i sankcjonować i godzić się na to, co jest. No tyle, dziękuję bardzo. I pani doktor Justyna Budzik. Tak, już jestem. Dziękuję bardzo. Bardzo mi się wszystkie te wystąpienia podobały, ale mam pytanie jedno do Gosi, bo to, co przedstawiłaś o Belwederze i w ogóle o Akademii Pana Kleksa jako takim niedoczytanym tekście, myślę, ma sens. Zresztą kiedyś ktoś mi przedstawił interpretację plakatu filmowego do Akademii Pana Kleksa, tak ciekawą, o której nigdy bym nie pomyślała, ale czy znajdujesz właśnie w tych klasycznych tekstach, które mogłyby być takim laboratorium modelu pedagogicznego, coś, co byłoby bardziej włączające w tym sensie, że jednak Akademia Pana Kleksa opowiada o chłopcach i ten mistrz jest mężczyzną i te przygody i gadżety i atrakcyjność to jest wszystko dla chłopców, a postać kobieca to tam jest chyba księżniczka czy ktoś z lalkami. Bo ja też nie znam aż tak dobrze literatury dla dzieci i młodzieży jak tutaj ty czy też tutaj koleżanki badaczki. Czy jest jakiś model, który by no, był bardziej emancypacyjny dla dziewcząt albo dla wszystkich bez względu na płeć, który nie byłby też pensją dla dziewcząt z dobrego domu. Bardzo dziękuję i drogi panie, bardzo proszę o odpowiedzi w kolejności wygłoszonych referatów. Ja bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie pytania i odpowiadając w kolejności najpierw na to pytanie pani profesor Jaskółowej o język, no to oczywiście nie jest mój język, więc spróbuję jakoś wytłumaczyć się za autorki tego terminu hakowanie antropocenu. Już też Ewelina mówiła o australijskim kolektywie kobietach, które zajmują się właśnie tym hakowaniem. No wydaje mi się, że słowo antropocen jest tak mocnym słowem, że możemy używać, żeby go jakoś zneutralizować, uczynić go jeszcze cieńszym, jeszcze krótszym, jak mówi Haraway, tak samo mocnych słów i tutaj bym się tych mocnych słów w żaden sposób nie obawiała. Tutaj też można się odnieść do tego wystąpienia, które było w panelu, kiedy profesor Krzykawski mówił o tym, żebyśmy się nie bali też tego języka nowych technologii, języka programowania i pomimo tego, że jest to język negatywny, no to właściwie antropocen, można powiedzieć, też jest słowem negatywnym, więc jakby tutaj jakby nie widzę jakby większego problemu z tym słowem. Wydaje mi się, że to słowo zainfekowanie, hakowanie dobrze pokazuje ten wymiar transformacyjny, transformujący i że taki był cel badaczek. Bardzo dziękuję za tą podpowiedź pani Eweliny, a propos jeszcze tych wątków erotycznych, które rzeczywiście można byłoby dodać. I odpowiadając na pytanie pani profesor Tomczok o dodatkowe lektury, czy inne lektury, gdzie te perspektywy można byłoby pokazywać, to tych lektur jest tak dużo, że właściwie w każdej lekturze jakiś wątek, który można byłoby w tych różnych perspektywach pokazać jest. Mówię tutaj też o lekturach szkolnych. Na przykład czytana lektura Quo Vadis, gdzie głównie mówimy o śmierci chrześcijan, a jakby mało mówimy o tym, skąd te zwierzęta się wzięły na tej arenie, jak te zwierzęta skończyły, bo oczywiście wprowadzić te zwierzęta było łatwiej niż je wyprowadzić. Nie mówimy o tym, że potem wchodzą łucznicy i tak naprawdę strzelają do tych zwierząt i jak te zwierzęta umierają, już jest mniejszym jakby obszarem naszej refleksji w szkole.
Także Quo Vadis to może być w pustyni i w puszczy i stosunek zwierząt do ludzi, który tam jest pokazany. To mogą być baśnie Andersena i pokazanie relacji człowieka do przedmiotów, gdzie można pokazać i filozofię zero waste i rzeczy z tak zwanego odzysku, chociażby Imbryk Andersena, gdzie pojawia się zdanie, jest się czymś jednym, a potem staje się czymś innym, już wskazuje nam taką refleksję na temat przetwarzania rzeczy, na temat właśnie naprawiania, na temat recyklingu. Więc właściwie tych tekstów jest bardzo dużo. Natomiast moim ulubionym tekstem jest Cudowna podróż, gdzie te perspektywy są perspektywami jawnymi. One ze sobą dialogują i na tym polega fenomen, mam wrażenie, tej książki, gdzie czytamy historię na przykład osuszenia jeziora Tarken i wypowiadają się i zarówno gęsi, i zarówno ludzie, i zarówno poszczególne zwierzęta, takie jak kaczor i jaro, który będzie mówił, jak jego świat się zmienia, ale też cały gatunek gęsi i jakby wydaje mi się, czy gęsi, także wydaje mi się, że również jakby ta książka byłaby ciekawa ze względu na to, że te perspektywy nie są ukryte. My nie musimy zainfekować właśnie fragmentów inną perspektywą, bo one są jawne. A dodam tylko, że Cudowna podróż ciągle znajduje się na liście lektur, wszakże jest to lektura nieobowiązkowa, ale czemu nie wykorzystać chociażby tego fragmentu? Co do oduczania się, to oczywiście też pani profesor Jaskłowa o tym wspomniała, dlatego to ten zaimek się jest tutaj bardzo ważny, bo także kierujemy to oduczanie się do nas, do nauczycieli, do nas także. Natomiast odpowiadając panu profesorowi Bobińskiemu, nie, oczywiście moją intencją nie jest odrzucenie śmierci człowieka, odrzucenie człowieka, tylko raczej wprowadzanie i, czyli nie albo, albo, ale obok pokazania śmierci człowieka, pokazywania też śmierci zwierząt, czyli właściwie ten przykład, który usłyszeliśmy przed chwilą z ust pana profesora, kiedy mówimy o śmierci osób, mówmy także o śmierci zwierząt, które w literaturze, w lekturach również się pojawiają. A propos Ukrainy, to ja zazwyczaj ze studentami czytam taki tekst, który właśnie opowiada o tym, jak w czasie wojny Ukraińcy dbają o zwierzęta, jak wiele osób oddało swoje życie dbając o zwierzęta. Pokazuję im zdjęcie zrobione, już nie pamiętam w jakim, czy to było w Guardian, czy to było w innym czasopiśmie, jak jest ratowany przez ludzi ten ogromny pies wilczur przenoszony przez wodę i naprawdę to nie są jakby narracje zamiast, one powinny być obok siebie, żeby zobaczyć ten holistyczny namysł nad światem. Dziękuję bardzo. Pani Magdo, ale chyba jeszcze tylko jedno zdanie, bo chyba ciągle jesteśmy w miejscu, w którym ratujemy najpierw ludzi, prawda? I jakby rozumiemy tą sytuację emocjonalną i aksjologiczną, która nas do tego popycha, prawda? Tutaj jest pewna gradacja, której nie niszczymy, prawda? O to mi tylko chodzi. Oczywiście, tak, tak. Dobra, dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie, przepraszam, że panią profesor Wojciech Dudek stawiam w sytuacji minutowej wręcz. Ale... O, Marko, dobrze, to bardzo dziękuję za wszystkie pytania. To w ekspresowym tempie, w takiej kolejności pani profesor Marta Tomczok zadała pytanie o inne teksty, które mogłyby być czytane w perspektywie kruchości. Uważam, że prawie każdy, ale Pipi na pewno. Pipi na pewno pod warunkiem, że zostanie ona doczytana. Ja tutaj jestem wierną czytelniczką Podsiadły i absolutnie zgadzam się z nim, że Pipi to jest najsmutniejsze dziecko na świecie, które wchodzi w taką rolę błazna po to, żeby rozśmieszyć innych i odwrócić uwagę od katastrofy, jaką jest życie. Już nie będę rozwijać tego wątku. Muminki, Filifionka, fantastyczna Filifionka i może takie zestawienie, które pamiętam zaproponowałam kiedyś uczniom i dało taki piorunujący absolutnie efekt w Malinowym Chruśniaku Bolesława Leśmiana i Altana Barańczaka z Chirurgicznej Precyzji. Ja przepraszam, że tak szybko i też może nie będę tłumaczyć dlaczego, to znaczy między innymi Altana dlatego, że tam człowiek przyznaje się do tego, że zapomniał i że z tą bezpamięcią było mu bardzo wygodnie żyć, prawda? Przyznaje się do jakiejś tam kruchości, także przepraszam za takie bardzo po powierzchni odpowiedzi, ale czas już na to nie pozwala. Natomiast pytanie
pana profesora Witolda Bobińskiego. No co ma zrobić nauczyciel? Ja też byłam tą nauczycielką, która wracała z konferencji. Mało tego, byłam jakby w takim rozkroku. Tak? Lądowałam w sali lekcyjnej, a potem w sali wykładowej, a od czasu do czasu musiałam jeszcze wytworzyć jakiegoś potworka naukowego. Więc myślę sobie, że tak, że to jest oczywiście sytuacja trudna i bez jakiejś... Wolałabym mówić o ewolucji w szkole, ale nie o rewolucji, tylko nie wiem, czy w czasach kryzysu klimatycznego mamy czas na ewolucję. Chyba bardziej musimy myśleć o rewolucji, ale ja bym tutaj doceniła epizod dydaktyczny. Ja jestem zwolenniczką epizodów dydaktycznych, prawda? Tu już chyba padło w dyskusji, że jeżeli wszyscy w pokoju nauczycielskim będą mistrzami albo aktywistami, to po prostu nasi uczniowie się wykończą. Oni nie dadzą rady w takiej szkole. Więc ten epizod dydaktyczny, takie dotknięcie, prawda? Wytrącenie z jakiegoś porządku może czasami przynieść większe korzyści niż jakieś takie systemowe ustalenie, prawda? I tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o pytanie pani doktor Justyny Budzik, bardzo, bardzo dziękuję. Tak, rzeczywiście ja jestem w Akademii Pana Kleksa zakochana i mam klapy na oczach, ale rzeczywiście są tam sami chłopcy, brakuje dziewczyn. Natomiast jeśli mówiłabym o takiej literaturze emancypującej, to byłaby znowu Pipi, prawda? I taka scena, kiedy Pipi stoi na progu, żegnając Tomiego i Anikę, którzy wychodzą z jej urodzin i krzyczy do nich z daleka, stojąc na progu domu, to też jest chyba symboliczne, kiedy dorosnę, będę piratem, a wy? Ja myślę, że to zaczepne pytanie, ono daje do myślenia, prawda? Akurat to nie jest najlepsza odsłona kruchości Pipi, prawda? Na tę odsłonę kruchości musimy poczekać do ostatniego tomu. Jeśli chodzi o film, bo tutaj widzę też, że Justyna napisała o plakacie, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale nagrywa się kolejna ekranizacja Akademii Pana Kleksa. Jestem ciekawa, jakie tam wątki będą wybrzmiewać. Część Akademii Pana Kleksa kręci się również w Katowicach. I jeszcze może już naprawdę ostatnie zdanie tutaj do pani Eweliny Jarosz, która zadała wprawdzie pytanie Magdzie o te wątki, czy w ogóle o tematykę seksualną. Ja nie jestem o to pytana. To i było mi zadane pytanie. Zadane było dla pani profesor Goli właśnie. Tak. Przepraszam. Dobra, ale ja się nie znam, nie znam się, ale odpowiem, bo myślę sobie, że to tak się zamkniemy. Ja myślę, że nauczycielom dużo powie książka Dezorientacje, przepraszam, Antologia Polskiej Literatury Queer. Fantastyczna rzecz i tam jest mnóstwo podpowiedzi dotyczących również, myślę sobie, ludzi bezdomnych, bo tutaj Magda uciekł bezdomnych, prawda, Korzecki, któremu warto się przyjrzeć uważniej. Dziękuję bardzo. Bardzo krótko, tak? Znaczy, mówiąc o potrzebie zmiany narracji w podręcznikach, pani doktor zapytała o tę edukację seksualną, natomiast to jest taka jakby globalna potrzeba zmiany narracji w podręcznikach, czy to edukacji ekologicznej, czy każdej innej, bo my widzimy czasami taki, no, żeby nie powiedzieć bezsens, ale coś, co nas czasami śmieszy, na przykład w podręcznikach, albo no, nie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci były no, w taki sposób uczone. I tutaj podstawową taką rzeczą, jeśli my mówimy o ekoseksualności, czy o seksualności, czy w ogóle o świecie, to na co pani zwracała też uwagę, o na przykład zmysłowe doświadczanie przyrody, dowartościowanie też w edukacji tego, że jesteśmy osobami cielesnymi, to nam pokutuje i jest z tym problem, i łączenie tego z innymi naszymi płaszczyznami. Była starożytna kalokagatia i później to zginęło gdzieś tam, a oni chcieli łączyć ciało, psychikę, duszę, wolę, tak? I są prace w pedagogice oczywiście, kiedy mówi się o tym, że nie ma że człowiek nie ma kompetencji aksjologicznych do traktowania ciała jako wartości, tak? Że nie ma mowy o tym na przykład w podręcznikach za dużo,
albo w ogóle robi się to na jakichś warsztatach, że my dotykamy sobie te rośliny, fakturę, dotykamy, przytulamy się, pozwalamy sobie na to, co znowuż dla kogoś może być śmieszne. Tylko ciało daje nam tu możliwość doznań zmysłowych, tak? I takiego dotykania natury i takiego doświadczenia przyrody. Tutaj jeszcze króciutko pokazywałam obrazek o tata, który jest z dziećmi na łące, tak? I ta pszczoła, która bzyczy niepotrzebnie. A jaki był początek tej czytanki? W sobotę tata pojechał z dziećmi, czyli znowuż tata występuje jako ten, który objaśnia świat, bo on jest mądry, tata jeździ z dziećmi na wycieczkę, a mama zostaje w domu sprzątać i gotować obiad, tak? No więc już mamy znowuż tu edukację seksualną, tak? I jeszcze jakby zostawię to, bo się śpieszymy, natomiast jedną rzecz odnośnie tej kategorii umierania też, żeby nie zrównać ludzi, tak, z innymi bytami. Proszę Państwa, nie ma na to czasu, ale zachęcam Państwa do wczytania się w etykę biocentryczną Paula Taylora, Respekt dla natury, jeden z czołowych reprezentantów. I tutaj, proszę Państwa, on stosuje, to jest też o opracowaniach polskich, on stosuje zasady i reguły. I tak naprawdę jest biocentrystą, który jest biocentrystą mocnym, czyli niehierarchiczny. Wzdzisława Piątek, Robert Edfield to są tak zwani biocentryści hierarchiczni nawet, a on tutaj jest mocnym. Wszystkie byty są równe, wszystkie mają takie same prawa, natomiast w regułach i zasadach wprowadza, jak to rozwiązywać ze światem ludzkim. I tam jest też kategoria zabijania, umierania, zaspokajania podstawowych potrzeb i ten człowiek jest wyżej. Chociaż to się nazywa mocny biocentryzm, niehierarchiczny, ale najpierw te potrzeby, no z punktu widzenia naszego gatunku, też jakby patrzymy i tutaj nawet ten Taylor, no jednak ta hierarchia jakaś występuje, tak? To tu też głos w tym kierunku. Dziękuję bardzo. Przepraszam Pani Profesor, jakie jest tytuł tej czytanki? Bo ja się teraz tymi pszczołami będę zajmować i chciałabym to pokazać mojej grupie. Jaki jest tytuł tej czytanki? Ja mogę podesłać, bo to muszę... Pani namiar. Dobrze, odezwę się. Okej, w porządku. Dziękuję bardzo. Najla, dziękuję. Proszę bardzo. Drodzy Państwo, ja pięknie dziękuję. Jedno szczęście, jakie mamy, to że Pani Profesor Wojciech Dudek przewodniczy kolejnej sesji, więc jest z nami obecna i przejmuje głos. Drodzy Państwo, ja pięknie dziękuję.